w chmurze na turkusy, potem na kanale turkusowych śniadań. Dzień dobry wszystkim. Ja trochę zacznę od powiedzenia, czym są turkusowe śniadania, choć nie wiem, czy to są nowe osoby, czy nie. Czy jest ktoś nowy, może tak? Czy ktoś jest pierwszy raz? Są, słuchaj, Tomek. No i Dominik właśnie. Turkusowe śniadania. Andrzej, tutaj poproszę o wsparcie, jeżeli chodzi o liczby. Andrzej jest akurat opiekunem łódzkim. Turkusowe śniadania funkcjonują w tej chwili w 8 miastach, czyli mają lokalnych opiekunów w 8 miastach. Są inicjatywą, która powstała już 3 lata temu. Ma ponad 3000 uczestników, jeżeli chodzi na tych, którzy się otarli o nas i o te spotkania na meetupie. Spotykaliśmy się w realu, przenieśliśmy się z racji oczywistych do online'u. Dzięki temu wszystkie miasta są dostępne dla wszystkich w całej Polsce i to się, więc nasza intensywność jakby widoczności się zwiększyła, bo poza tak to każde miasto organizuje mniej więcej jedno wydarzenie w miesiącu, no a tak to trzeba jeszcze, można je pomnożyć przez ilość miast, więc ponad 70 wydarzeń w zeszłym roku było zorganizowanych. Celem naszej działalności jest promowanie idei turkusu w jak najlepszej jej formie, tak, żeby zawsze przypominać, czym turkus jest i żeby trochę nie było tak, że jest wszystkim i niczym, tylko żeby docierać do sedna i też uczyć się od siebie nawzajem, bo jest to zjawisko opisane co prawda przez Lalu, więc istniejące w świecie, a jednocześnie w naszej rzeczywistości odkrywane przez wiele firm i wiele osób w firmach i do tego zapraszamy, żeby się dzielić doświadczeniami, mówić o tym, co wychodzi, mówić o tym, co nie wychodzi, dlaczego, poanalizować też, odbić myśli, wszystko jakby dozwolone, tak? Mamy parę formy, może być dyskusja, może być właśnie ktoś, kto robi warsztat, może być ktoś, kto po prostu opowiada o swojej firmie, także wszystko jest otwarte. I tak jak właśnie na przykład obecny tutaj Rafał za miesiąc będzie mówił o doświadczeniach z ich firmy, więc jeżeli ktokolwiek z obecnych tutaj chciałby opowiedzieć o swoich doświadczeniach, to dajcie po prostu znać do któregokolwiek z opiekunów i znajdziecie nasze kontakty na meetupie i po prostu się zadzieje, tak jak się zadziało z Rafałem. A jak dacie chociaż trochę znać, to potem to my wyciągamy, tak? Tutaj to chyba Rafał, ja mogę powiedzieć, że cię trochę podkręciłam. Dokładnie tak. Ja potwierdzę, to w Warszawie dzisiaj 185. turkusowym śniadaniem. Tak jak już Polina powiedziała, jesteśmy w 8 miastach. To jest Warszawa, Wrocław, Łódź, Kraków, Trójmiasto, Poznań, Cieszyn, Kalisz. Jeżeli ktoś jest z innego miasta i jest zainteresowany tym, żeby zbudować społeczność tak zwaną turkusową, wokół turkusową w swoim mieście, jak najbardziej zapraszamy do kontaktu, powspieramy, da się to zrobić. To widać zarówno po tych miastach, które są, jak też gdzieś tam w tle jest Lublin. Rozmawiamy nie tylko o turkusie, ale rozmawiamy też o nieturkusie. Jeżeli ktoś jest przeciw, zapraszamy, porozmawiajmy, zobaczmy, jak to wygląda. Jesteśmy otwarci na wszystkich. Super. Słuchajcie, to najbliższe, żeby jeszcze od razu był odpowiedni product placement, to najbliższe jest 25 Kalisz, 3 marca jest Łódź, tak? 12 jest Wrocław, a 26 marca jest zapowiedziana Warszawa. Także to jest na razie. W Łodzi zawsze to jest pierwsza środa, a Wrocław to jest drugi piątek. To są takie stałe terminy, a w innych miastach to tak jak się poukłada. Warszawa piątki pod koniec miesiąca, albo trzeci, albo czwarty tydzień miesiąca. Dobrze, a inni to różnie, jak się uda zorganizować. Dobra, słuchajcie, to tym samym witam wszystkich i przekazuję głos do studia, znaczy takiego pięknego z nagrywaniem i z profesjonalnym mikrofonem do Dominika, którego bardzo serdecznie witamy po raz pierwszy jak powiedział, na turkusowym śniadaniu. I będzie o kawałku talentu, który nas bardzo tutaj Mateusz tym razem jest inicjatorem, tak? Także dzień podziękowania dla Mateusza, że zaprosił Dominika. Mam nadzieję, że Dominik pierwszy, ale nie ostatni raz jesteś z nami. Ja z turkusem, zaraz powiem o moje doświadczenie zawodowe, bo to jest trochę może być pomocne w zrozumieniu, dlaczego ja się zajmuję talentami. Ono gdzieś tam się stykało z turkusem. Nie, że pracowałem w firmie turkusowej, ale
rozmawiałem, pracowałem z ludźmi, którzy pracują w takich firmach i którzy aspirują do takich firm. I tutaj talenty myślę, że są bardzo fajnym połączeniem. Myślę, że tutaj bardzo, bardzo klika. Także dzięki Mateusz za wywołanie do tablicy. Dobrze, plan jest taki dosyć prosty. Ja pokażę kilka rzeczy, opowiem o talentach, żebyśmy mogli mówić, dlaczego talenty, ten główny temat, dlaczego talenty niedojrzałe są groźniejsze niż słabości. To ja potrzebuję wam trochę powiedzieć o samej metodyce i sobie o samych talentach porozmawiamy. Tam będą takie małe mini doświadczenia z tym związane. Natomiast bardzo mam też nadzieję na rozmowę z wami. Może zadawać pytania w trakcie. Jeżeli będzie dobry czas, żebym odpowiedzieć, no to odpowiem w trakcie. Jeżeli nie, to sobie zostawimy na koniec. No wszystkie pytania są dozwolone. Jedyne ryzyko jest takie, że nie odpowiem, bo nie będę wiedział. Także niewielkie. Dobrze, to ja udostępniam ekran. Pum, pum, pum. Powinniście widzieć moje ekran. Widać? Widzimy. Pytam, bo ostatnio miałem taką prezentację. Prezentuję coś, zapytałem, nikt się nie odezwał. Okazało się po pół godziny, że nie widać mojego ekranu, tylko nikt nie powiedział o to, więc w tym świecie one dobrze o tym powiedzieć. Dobra, temat taki przewodni, oprócz tego talentów niedojrzałych i słabości, to jest od talentu do mocnej strony. To jest nasz cel w kontekście metodyki, w kontekście pozytywnej psychologii. Zanim opowiem trochę, to mój background, bo myślę, że to może być interesujące w tym kontekście. Ja mam na imię Dominik, przychodzę do was z tymi talentami, co widzicie u góry. Indywidualizacja, organizator, uczenie się, empatia, intelekt. I pokazuję też zwykle na początku moją wizję, ponieważ dla mnie jest bardzo istotne, żeby pracować zgodnie ze swoją wizją życiową. No i tu jest taki wyrywek z części why, jeszcze mam how i what. I kiedy Mateusz do mnie napisał, to pierwszą rzecz, którą robię, to otwieram sobie swoją wizję i patrzę, okej, czy uczestnictwo w tym etapie, w tym spotkaniu jest zgodne z tym, co tu mam napisane, czy pozwala mi realizować tę wizję. Jeżeli pozwala, wtedy sprawdzam, czy w ogóle mam czas w kalendarzu. A jeżeli nie pozwala, to w ogóle nawet nie sprawdzam w kalendarzu, no bo nie chcę robić rzeczy, które są niezgodne z moją wizją. Więc praca z wami zdecydowanie pomaga mi realizować moją wizję. Jesteście liderami, przenosicie to na poziom pracy. Ja w tej chwili prowadzę swoją firmę, która się nazywa Near Perfect Performance. To jest pożyczony termin od Gallupa. Gallup mówi, że jeżeli mamy talent i budujemy mocną stronę, to daje nam to Near Perfect Performance, wydajność bliską perfekcji. No i z tym pracuję. Przychodzę do zespołu, pokazuję im, jak można wykorzystać, odkryć talenty, czym są talenty, jak można je wykorzystać, żeby działać efektywniej, żeby się lepiej komunikować, żeby lepiej delegować, żeby lepiej dawać sobie informację zwrotną, żeby lepiej w projekcie razem współpracować. I w ramach tej mojej pracy też prowadzę podcast z pasją w mocnych stronach. Tam jest sporo o talentach, produktywności, efektywności. A z poziomu intelektu są te dwa pozostałe podcasty. Ja uwielbiam rozmawiać, uwielbiam dyskutować, więc są męskie spotkania, gdzie zaprosiłem 20-latka, 30-latka, 40-latka, 50-latka. Spotykamy się co jakiś czas, rzucamy na stół temat na przykład radość, męskość, wybory i sobie o tym rozmawiamy. Natomiast ja przychodzę do was też z całym doświadczeniem zawodowym. Ja z wykształcenia jestem programistą. Skończyłem w 2004 roku na GH informatykę. Pracowałem przez 15 lat w polskim oddziale norweskiej firmy w branży IT. Od programisty przez kilka lat, poprzez lidera, menedżera dużego zespołu, skończyłem w HR-ach, więc taka nieortodoksyjna droga od programisty do HR-ów aż do prowadzenia własnej firmy. No i z talentami pracuję od 6 lat, tak. I dzisiaj wam o moich doświadczeniach i o tym, jak te talenty z nimi zacząć, jak je wykorzystywać. Natomiast zanim to zrobimy, to chciałem was zapytać o to, jak wy postrzegacie swoje talenty. Więc tu na czacie wysyłam wam link do Menti, gdybyście mogli sobie go otworzyć i wpisać się w takim rozumieniu talentów, jakie wy macie. Jak wy rozumiecie swoje talenty? Jakie są trzy wasze największe talenty? Ja tutaj przełączę udostępnienie, żebyśmy sobie na bieżąco widzieli, co odpowiadacie. Jestem ciekawy co wpiszecie. Działa ten link w ogóle? Otworzył się? Okej, dobra. Więc twoje trzy największe talenty. Już pojawiają się odpowiedzi. Wizja, języki, intelekt, otwartość na inność, współzależność, analiza, organizator, potrafi słuchać, działacz zespołowy. Mhm.
Storytelling, o, fajny talent. Otwartość, inspirowanie innych, wsparcie innych w rozwoju, podejście analityczne. Empatia się tu pojawia na środku, jako na razie najczęstsza. Organizator. Mhm. Ach, piękne talenty. Umiejętność organizacji, otwartość na inność. Doświadczenie. Łączenie ludzi, uczenie się, tolerancja, kreatywność. No, jeszcze chwilkę poczekam. Myślę, że to dobry obraz śniadań turkusowych, jeżeli przychodzą ludzie z takimi talentami. Bardzo, bardzo fajnie to widzieć. Dobrze, to można oczywiście sobie wpisywać te rzeczy jeszcze, do tego wrócimy. Ja byłem ciekawy, w jaki sposób właśnie postrzegacie sobie swoje talenty, no bo kiedy my mówimy słowo talent, to często mamy jakiś obraz tego i tak naprawdę takim częstym pierwszym skojarzeniem w kontekście słowa talent w języku polskim, no to jest, nie wiem, talent do śpiewania, do grania, coś unikalnego, coś, co nie tylko niektórzy mają, tylko wybrane jednostki. Nie wiem, jak patrzymy przez pryzmat na przykład talentu sportowego, to wydaje nam się, że tylko część społeczeństwa jest tak utalentowana. Czasami też myślimy w kontekście takiego show, nie wiem, mam talent czy X-Factor, gdzie wychodzi ktoś, kto ma jakieś takie umiejętności, które są bardzo, bardzo rzadkie. A w tym ujęciu, o którym dzisiaj mówimy troszeczkę o innym podejściu do talentów. Jest kilka sposobów, żeby sobie te talenty swoje obserwować. Ja to później Wam podeślę, tę rozpiskę. Gallup mówi o 5 wskazówkach talentu. Mówi o tym, że mamy coś, co, do czego nas ciągnie. Mamy też takie rzeczy, których mamy takie przebłyski geniuszu, że robimy po prostu z zamkniętymi oczami. Mamy jakieś obszary, gdzie się szybko uczymy. Mamy obszary, gdzie mamy ten stan przepływu, momentum. I to są wskazówki talentowe. Jeżeli nie mamy badania zrobionego, o którym teraz będę mówił, no to już nawet na tym poziomie, gdybyście mieli się teraz zastanowić, odpowiedzieć na te 5 kategorii, do czego Was najbardziej ciągnie, co Wam daje największą satysfakcję, w czym się najszybciej uczycie, gdzie macie to przebłyski geniuszu i ten stan przepływu, momentum, czyli takiego zapomnienia, że niemal coś robicie, bo wychodzi Wam tak automatycznie, to jest fajna wskazówka talentu. Natomiast czym jest talent w kontekście Gallupa? I tutaj taki mały wstęp, jeszcze krok do tyłu. Mówimy o pozytywnej psychologii. Clifton Strengths, test Gallupa, talenty Gallupa, to jest metodyka, która wywodzi się z dziedziny psychologii, która nazywa się pozytywna psychologia. I nie wiem, czy tutaj na sali mamy psychologów, jeżeli tak, to proszę pomagajcie. Pamiętajcie, że ja jestem programistą z wykształcenia, który się bardzo interesuje psychologią, ale psychologiem nie jestem, aczkolwiek chyba już dłużej się uczę o psychologii, niż uczyłem się o programowaniu. Nurt w psychologii, który gdzieś tam w latach 60. XX wieku, po raz 50. XX wieku po raz pierwszy zaczął się formować. Psychologowie zauważyli, ok, my już dużo wiemy o człowieku, dużo wiemy o tym, jak działa mózg, to może wykorzystajmy to nie tylko do leczenia ludzi, ale do tego też, żeby pomóc ludziom być lepiej ze sobą. Nie wiem, czy kojarzycie hierarchię potrzeb Maslowa, która jest często prezentowana w postaci takiej piramidy, ciekawostka. Maslow nigdy nie pokazał tego jako piramidy. To jest na potrzeby konsultantów pokazywane, że łatwiej było prezentować jako piramidę. Czyli mamy zestaw potrzeb, które realizowane sprawiają, że my się lepiej czujemy, jesteśmy szczęśliwsi. I w ramach tej pozytywnej psychologii taka firma, która się nazywa Instytut Gallupa, to jest amerykańska firma badawcza. My ją w Polsce najczęściej znamy z ankietowania, z robienia ankiet typu, nie wiem, jak się żyje na przedmieściach, kto wygra wybory, ale tak naprawdę to oni właśnie głównie zajmują się przetwarzaniem danych. Oni sami o sobie mówią, jeżeli kochasz dane, to będziesz, to u nas się odnajdziesz, bo my kochamy dane przetwarzać, organizować. I w ramach tej firmy taki pan, który się nazywa Donald Clifton, pokazuje jego nazwisko, bo ta metodyka teraz się nazywa Clifton Strengths. Wcześniej nazywała się Strengths Finder i nawet tej nazwy się częściej używa, ale oni teraz robią rebranding na Clifton Strengths. W latach 80. razem z zespołem zaczął taki program badawczy właśnie, jak możemy wykorzystać wiedzę, którą mamy w ramach Gallupa o tym, jak działają zespoły. Mieli przeankietowane ponad 1 000 000 zespołów. Mieli też informacje o tych zespołach na poziomie różnych KPI, typu, nie wiem, dochodowość, rotacje, retencje, poziom zaangażowania, ilość błędów, ilość L4 i tak dalej. Jak możemy wykorzystać te dane, rozmawiając z ludźmi, żeby stworzyć jakiś model, żeby pokazać ludziom, to masz takie i takie podejście, jak możesz lepiej dla siebie pracować? No i przez 20-30 lat, 20 parę lat do pierwszej wersji, 30 do drugiej,
pracowali na tym, no i powstało narzędzie, które się nazywa StrengthsFinder, które w Polsce najczęściej nazywane jest testem Gallupa, co jest dużym nieporozumieniem, dlatego że pomyślcie sobie, jak ktoś wam mówi, słuchajcie, zróbcie test, nie? To jaka jest pierwsza myśl? Pierwsza myśl jest albo co muszę zrobić, żeby go zdać, albo co muszę zrobić, żeby go nie oblać. I jak podchodzimy do testu, to podchodzimy zupełnie w inny sposób niż do jakiegoś badania czy do odpowiedzi, które są neutralne. StrengthsFinder nie jest testem, jest badaniem psychometrycznym. Wszystkie odpowiedzi, wszystkie wyniki są pozytywne. Nie ma lepszych lub gorszych talentów, nie ma lepszych lub gorszych wyników. Wszystko jest pozytywne. To jest bardzo, bardzo istotne. Jest tylko jeden przypadek, kiedy nie dostaniecie wyników z tego badania, kiedy zbyt często odpowiecie na środku, bo badanie jest skonstruowane tak, że mamy dwa skrajne stwierdzenia. One intencjonalnie są dosyć skrajne, żeby był ten efekt sortujący. I na skali pięciostopniowej mamy zaznaczyć, z którym się bardziej zgadzamy, z lewą czy z prawą stroną. No i oczywiście jest też ten punkt środkowy, że to jest neutralne dla nas. Jeżeli zbyt często odpowiem na tym neutralną odpowiedzią, dostaniemy informację, że nie udało się wyznaczyć naszych talentów. Więc jest jeden przypadek, kiedy nie dostajemy wyników, kiedy zbyt często odpowiemy na środku. Ważna też rzecz, na każde pytanie tam jest 20 sekund, po to, żeby odpowiadać jak najbardziej intuicyjnie z tego systemu jeden kanemanowskiego, a nie zbyt analitycznie, żeby nie przemyśliwać, okej, jak odpowiem tak, to mi wyjdzie taki talent, więc będę postrzegany w pracy przez takie albo takie sposoby działania. Więc to jest istotne, że to nie jest test, jest badanie. Wyniki wszystkie są pozytywne. Tu chciałbym, żebyśmy sobie to zapamiętali. I teraz, żeby wam pokazać, czym te talenty są, to taki mały eksperyment. Ja sobie tutaj poszerzę wasze wideo. Widzę, że tylko kilka osób jest widocznych. Macie takie funkcjonalność na Zoomie jak reakcje, więc możecie tam sobie łapki podnosić, kciuki do góry i tak dalej. To możecie też tego używać, jeżeli nie chcecie włączać wideo. Pokażę wam kilka stwierdzeń, które bardzo fajnie ilustrują niektóre talenty. Jeżeli wy czujecie, że ten sposób działania, który jest przez te stwierdzenia zilustrowany, jest waszym sposobem działania, no to podnieście rękę, czy tą fizyczną, czy tą wirtualną, żebyśmy widzieli sobie te wasze reakcje. Więc sobie otworzę obok. Pierwsze stwierdzenie, które ilustruje talent. Rozmawiasz z ludźmi w windach, samolotach, sklepach, knajpach, gdziekolwiek jesteś. Jesteś osobą, która, widzę, że już Jarek od razu podniósł rękę, też Paulina, Rafał. To są osoby, które nie boją się rozmawiać z obcymi. To są osoby, które jak są, nie wiem, na jakiejś konferencji, w nowej grupie, w nowym pokoju, same zaczynają konwersacje. To są osoby, które umieją zagadać do osoby obcej, ale za chwileczkę idą do następnej osoby, jeszcze do następnej osoby. To jest często łączone z takim talentem WU, po polsku się nazywa czar, ale ja wolę angielską nazwę. Angielska nazwa jest akronimem Winning Other Over, przeciągać innych na swoją stronę. I to jest często właśnie z tym talentem kojarzone. Ja osobiście tego talentu nie mam. Jak ktoś do mnie w windzie zagaduje, to myślę, kurczę, człowieku, czemu do mnie mówisz, że to spokojnie jadę, a ty mi tutaj zajmujesz czas. Ale to nie jest ani lepsze, ani gorsze, po prostu jest inne. Dla pewnych osób to jest zupełnie naturalne, nie mają z tym żadnego problemu. Dla innych osób to nie jest naturalne. Jedne z tego korzystają, drugie tego nie robią, bo nie mają tego podejścia. W ujęciu Instytutu Gallupa to jest talent, łatwość zrobienia tego czegoś. Dobra, kolejne stwierdzenie. Tworzysz listę rzeczy do zrobienia i egzekwujesz ją. Ta część egzekwujesz jest istotna też, nie tylko, że tworzysz, ale egzekwujesz. Widzę, że Agata, tutaj Rafał, Urszula, Mikołaj, a jest trochę głosów, Radek też. To są osoby, które lubią widzieć, że efektywnie pracują. Lubią widzieć, że to, co mają zaplanowane, że jest robione. Jak rano wstają, to często tworzą listę rzeczy do zrobienia, co ja dzisiaj będę robił, żeby być zajętym, żeby być skutecznym. Jak przychodzi do nich ktoś z projektem, to od razu jest pomysł, okay, jakie tam są milestone'y. Jak się kończy jakaś jedna rzecz, to zaczynają zaraz kolejną, no bo nie ma co marnować czasu. Myślą w kontekście właśnie efektywności, skuteczności, usuwania rzeczy z listy. Swoją drogą znam dosyć sporo osób, które mają ten talent, który jest kojarzony często z talentem osiągania, achiever. Jak coś zrobią, a nie było to na liście, to dopisują do listy, żeby móc skreślić, żeby był ślad po tym, że to zrobili. Nie wiem, czy ktoś z was tak robi, czy nie, ale dosyć często się to zdarza. Tak powiem, talent osiągania najczęściej tu jest z tym kojarzony, z takim sposobem działania. Jestem bardzo ciekawy, kto podniesie teraz rękę. Ścigasz się ruszając na światłach. Już tłumaczę, o co chodzi z tym talentem. Są osoby, które mają naturalne, Rafał też, Ula, Michał, widzę, że zaznaczył, są osoby, które mają naturalne to, że jeżeli mogą być czymś najlepsze, to są bardzo zmotywowane. Lubią się porównywać do innych, lubią pracować z innymi ludźmi, bo jest ta rywalizacja, jest ten element, okej, będę lepszy,
dzięki temu ja coś będę doceniany, dzięki temu mój zespół będzie doceniany. Motywuje tych osób, te osoby motywuje to właśnie, że mogą być w czymś najlepsze, że mogą coś wygrać, albo też, że mogą być lepsze od samego siebie. To jest tak mocne, że czasami te osoby, jeżeli widzą, że nie mają szansy być najlepsze, to w ogóle się coś nie angażują, no po co uczestniczyć w zawodach, w których nie mam szansy zwycięstwa. Raz tak. I to jest kojarzone z takim talentem rywalizacja, competition, jeden z rzadszych talentów wśród osób, które zrobiły to badanie. Dobra, jeszcze dwa, trzy. Zadajesz dużo pytań, czyli taki talent do tego, że ciekawią mnie dane, ciekawią mnie informacje. Ktoś do mnie przychodzi z jakimś pytaniem, to ja zadam pytania pomocnicze. Jak mam podjąć jakąś decyzję, tu widzę, że podnosicie ręce, jest Andrzej, widzę Gustaw podnosi, Michał też, Rafał, Paulina, Mateusz, Tomek, Magda. To są osoby, które lubią działać na poziomie danych, lubią analizować, które lubią spędzić trochę czasu, żeby upewnić się, że te dane są zebrane. To są osoby, które, nie wiem, tworzą sobie jakieś tabelki, porównywanie zestawów danych, wnioskują bardzo, raczej ostrożnie, potrzebują trochę czasu, zanim zaczną działać. Ten sposób działania często jest kojarzony z takimi talentami jak analityk, rozwaga, czasami intelekt. Oczywiście są z tego plusy i minusy, jak wszystkie pozostałe też talentów. No jak chcę działać na podstawie danych, to czasami jest mi ciężko podjąć decyzję tu i teraz, no bo potrzebuję najpierw dane, zanim zacznę szybko działać. I zawsze mnie ciekawi, jak te osoby z tym talentem działają z osobami z tym talentem, który jest zilustrowany takim stwierdzeniem, naciskasz przycisk przywołania windy wiele razy, aby ją przyspieszyć. Jesteś osobą, która chce więcej działania, mniej gadania. Idziemy do przodu. Nie mam wszystkich informacji, ale że są osoby, które podnoszą głowę i kiwają głowami. To są osoby, które chcą aktywować, które się nużą czekaniem. Już za dużo gadamy, zróbmy coś. Najwyżej poprawimy, najwyżej zrobimy przy drugim podejściu. To są osoby, które jak mają rutynowe projekty, to się nudzą, ale jak mogą coś zaktywować nowego, to są w swoim żywiole. I teraz pomyślcie, że ta osoba, która chce aktywować, pracuje z osobą, która chce analizować i działać na podstawie danych. One mogą świetnie ze sobą współpracować i widzę wiele bardzo praktycznych, dobrych współprac, o ile porozmawiają i uzgodnią, jak my możemy razem działać. Natomiast popatrzcie, te stwierdzenia, które Wam pokazałem, one ilustrują takie bardzo naturalne sposoby naszego działania. Ktoś lubi zadawać pytania i analizować, ktoś lubi szybko działać, ktoś lubi się porównywać do innych, ktoś lubi spisywać zadania i widzieć, że te rzeczy znikają z listy. W ujęciu Instytutu Gallupa to są naturalne sposoby działania, to są talenty, które pewne osoby mają, pewne nie mają, natomiast każdy z nas ma któreś z tych sposobów działania. I w ramach tej metodyki właśnie odkrywamy te nasze sposoby działania i uczymy się, co to znaczy dla nas, ale też uczymy się, co to znaczy dla innych osób. I żeby to Wam jeszcze troszeczkę... Czy mógłbym zadać pytanko, jeżeli jasne, można? Jasne. To wiesz, zaznaczyłem, że zadaję dużo pytań, więc zadam. Bo tutaj mówisz o tych talentach i ja oczywiście znam Gallupa, miałem tam do czynienia, używamy też w firmie. Natomiast chciałem się zapytać, jeżeli oni robili te badania, w jaki sposób oni ujęli jakby taką gradację tych talentów? Bo wiesz, to co powiedziałeś na przykład, że lubimy wygrywać, tak, bo ruszam spod świateł ostro i tak dalej, i że te osoby jakby nie angażują się w rzeczy, gdzie może z góry są skazane na niepowodzenie. Także tutaj to jest dla mnie jakby inny taki temat, bo z jednej strony tak, competitiveness, czy jakkolwiek to nazwiemy, ale z drugiej strony powiedzmy jest też ten taki mindset, już nie wiem, jak to Karol Dweck nazwał, ale tam open mindset powiedzmy, tak, że jesteś jakby otwarty na jakieś tam nowe doświadczenie i w jaki sposób oni w tych badaniach właśnie ujęli tą jakby dwoistość tych talentów. Trochę będę o tym mówił, natomiast tak na tym poziomie. Po pierwsze, oni mówią o czym coś nazywa talenty dominujące, czyli mamy pierwsze około 10 talentów, statystycznie z 34 są najbardziej widoczne w naszych odpowiedziach. A wspominam o tym dlatego, że te talenty nigdy nie działają osobno, tylko zawsze działają w dynamice, nie? Czyli na przykład jak mam rywalizację i mam maksymalistę, to ten talent rywalizacji będzie działał trochę inaczej niż rywalizacja i empatia na przykład. Więc tu jest jeden poziom, że patrzymy na wynikowe dynamikę tych naszych talentów. I to jest jedna rzecz, a dwa, o tym wspomnę, że możemy mieć talenty dojrzałe i niedojrzałe. Czyli możemy mieć talenty, które nie tyle, że mamy, nie tylko, że wiemy, jaki mamy naturalny sposób działania, ale mamy jeszcze też świadomość, jak one działają,
inwestowaliśmy w wiedzę i umiejętności, żeby wykorzystywać te narzędzia w dobry dla nas sposób. I teraz ta rywalizacja może być niedojrzała, rywalizuję tylko wtedy, kiedy mam szansę i nigdy więcej. I to jest trochę coś, co mi bardziej przeszkadza niż pomaga, no bo odcina mi część możliwości, ale mogę też mieć dojrzałą. Wiem, jakie tu mam szanse, wiem, dlaczego wchodzę w te coś, wiem, jak ocenię sobie, czy to jest dla mnie zyskowne, czy nie. Wiem, jak to zakomunikuję zespołowi i dzięki temu mogę dobrze rywalizować. I ten dojrzały, niedojrzały talent jest ten takim dwoistością, o której ty mówisz, czyli świadomość talentu, świadomość, jak z niego korzystać. Dobra, tych wszystkich talentów w tej dzięki za pytanie, Rafał, także dobre uzupełnienie tego, co mówię. Tych wszystkich talentów mamy 34 w tej metodyce. One są podzielone na cztery domeny, cztery takie obszary, które grupują talenty o podobnym działaniu, czyli mamy talenty, które są pomagają najbardziej wykonywać zadania, te na fioletowo, talenty wpływania komunikacji, te na pomarańczowo, tutaj aktywator dowodzenia i tak dalej, talenty budowania relacji, to na niebiesko, tutaj Gustaw na początku mówił o współzależności, to jest współzależność w tej domenie i talenty myślenia strategicznego, podejmowania decyzji, te na zielono, one jeszcze niedawno były na czerwono, ale Gallup zmienił kolorystykę, żeby była bardziej przyjazna osobom z problemami z widzeniem. I tak jak nie ma lepszych lub gorszych talentów, tak nie ma lepszych lub gorszych rozłożenia talentów w domenach. Znam osoby, które w top 5 na przykład mają talenty z jednej domeny, to nie znaczy, że tylko te rzeczy robią, tylko za pomocą tych rzeczy to jest ich motywacja do robienia wszystkich innych obszarów. Są osoby, które mają talenty we wszystkich czterech domenach. Po prostu jest jak jest. Naszym zadaniem jest wykorzystać to potem w działaniu. I teraz, żeby to jeszcze troszeczkę podbić, to chciałem zaproponować Wam takie małe ćwiczenie. Myślę, że rano w piątek to dobra rozgrzewka będzie taka umysłowa. Będziecie potrzebować coś do pisania i do mierzenia czasu, czyli jakiś notatnik, pióro, i zegarek, smartfon, może być zwykły stoper, zwykły zegarek. Chodzi o to, że Wam pokażę zaraz jedno zdanie, które będę Was prosił, żebyście trzy razy przepisali i zmierzyli czas, ile Wam to schodzi, a potem sobie z tego wyciągniemy wnioski. Więc poczekam chwilkę, aż sobie zbierzecie materiały do pisania. I sobie zaraz to zrobimy. Jest jedno tylko pytanie wstępne. Kto z Was jest leworęczny? To jest ważna informacja. Mamy jakieś osoby leworęczne? No. Dobrze. Dobra, jeżeli nie mamy osób leworęcznych, to proszę, żeby wszyscy wzięli pisadła do lewej ręki. Chodzi o to, żeby pisać niedominującą ręką. To jest mega istotne. Niedominującą ręką. I ci, którzy mają włączone kamerki, to ja będę widział, czy piszecie lewą, czy prawą ręką, to bardzo widać po twarzach, jak się pisze. Jest, jak widzicie, Mateusz widzę, że pokazuje, że jest w lewej ręce. Dobra, zaraz Wam pokażę zdanie. Proszę Was, żebyście włączyli czas, każdy dla siebie, nie rywalizujecie z innymi, tylko dla siebie to mierzycie. Włączycie czas, przepiszecie to zdanie trzy razy niedominującą ręką i wyłączycie czas. Dobra? Wiadomo, o co chodzi? Dobra. To zdanie brzmi, chcę korzystać z talentów na co dzień. Włączamy czas i lewą ręką, niedominującą ręką piszemy. Widzę uśmiechy na twarzach u niektórych pełne skupienie. Lepiej nie widzieć tego, co zostało napisane, przynajmniej u mnie. Jak napiszecie, to zapiszcie sobie, ile wam to zajęło czasu. Czas można napisać dominującą ręką, nie trzeba już. Już jak zaczęliśmy ćwiczyć, to tą. Ci, którzy napisali, to proszę, żebyśmy zrobili sobie benchmark, czyli zrobić to samo
dominującą ręką, czyli dominującą ręką też trzy razy napisać, zmierzyć czas, żebyśmy mogli porównać czas, ile wam to zajęło lewą i ile zajęło wam prawą. Dobra. Jeszcze chwilkę poczekamy, żeby dać szansę wszystkim sobie dopisać. Tak, z ciekawości, jaka jest różnica czasu? Czy to jest tak samo czas, czy jest raz szybciej, dwa razy szybciej między rękami? Trzy razy dla mnie. Trzy razy różnica. Cztery. Trzy, gdy Mateusz pokazuje na palcach. Się nie chcę liczyć, ale jest 1,45 do 0,25. Brzmi jak ponad trzy razy szybciej, nie? No. Tak na szybko. Dobra. Jak myślicie, dlaczego was poprosiłem o to ćwiczenie, oprócz tego, że to jest dobra pobudka z rana w kontekście talentu? Żebyśmy sobie wkuli, że chcemy rozwijać talenty na co dzień. Tak, zapamiętali z czymś wyrazistym. Dobra, takie pytanie jeszcze tutaj pomocnicze dwa. Jak pomyślicie sobie, przy którym potrzebowaliście więcej skupienia? Przy którym ćwiczeniu? Czy tym, przy dominującej ręce, czy niedominującej? Gdzie potrzebowaliście bardziej myśleć o tym, co robicie? No wiadomo, że przy lewej. Znaczy w sensie niedominującej. Niedominującej, no. To jeszcze pytanie, gdzie jest większa powtarzalność jakości? Ja wiem, że czasami prawą ręką, czy tam dominującą ręką piszemy jak kura pazurem, ale jednak jest powtarzalna jakość, a zwykle jak piszemy tą niedominującą ręką, to jest strasznie różne kształty wychodzą. A dla mnie to ćwiczenie, ono bardzo fajnie obrazuje talenty w kontekście tego, czym talenty są na poziomie mózgu. Nie wiem, czy wiecie, gdybym wam zrobił skan mózgu w czasie, jak piszecie tą lewą i prawą ręką, to na podstawie, nawet nie wiedząc, czy piszecie dominującą, czy niedominującą, to na podstawie tego, co się pojawia w obrazie, byłoby widać, czy korzystacie z dominującej, czy niedominującej ręki, czy to jest lewa, czy prawa ręka. Mamy po prostu osoby lewo i praworęczne mają różne okablowanie w głowie. Ani lepsze, ani gorsze, po prostu różne. Inaczej połączone pewne obszary w mózgu. I na poziomie mózgu też są widoczne nasze talenty. Pewne osoby z danym talentem mają lepiej połączone pewne obszary mózgu, więc tam jest łatwiej przesyłać informacje, przez to jest to nam łatwiej robić, a inne obszary mózgu mają mniej połączone, mniej osadzone mielinowo i tak dalej i te informacje jest tam trudniej przesyłać. Według najnowszych badań, to jest też ciekawe, że cały czas się uczymy o tym, jak mózg człowieka się rozwija, mózg człowieka dorosłego podlega neuroplastyce, nie jest stały, on się rozwija. Natomiast ostatnio znalazłem takie bardzo fajne porównanie, że to jest trochę bardziej jak tworzenie nowych połączków na gałęzi niż tworzenie nowych gałęzi. Łatwiej jest nam tworzyć połączenia w tych obszarach, które już mamy, niż tworzyć nowe połączenia od zera. I też ostatnio czytałem bardzo fajną książkę, zresztą bardzo wam polecam w kontekście rozwoju. Genialna książka, Droga na szczyt. Ona po angielsku nazywała się Peak, o świadomej ćwiczenia, świadomej praktyce. I tam jest bardzo fajna historia o słuchu doskonałym. Okazuje się, że to nie jest tak, że tylko wybrane osoby na świecie mogą mieć słuch doskonały, tylko praktycznie każdy ma ten potencjał, o ile zacznie ćwiczyć przed 6 rokiem życia, dopóki mamy jeszcze struktury w mózgu, które możemy tego wykorzystać. Po tym 6-7 roku życia nasz mózg się na tyle zmienia, że pewne struktury, które nie były wykorzystywane, trochę zanikają. Są bardziej widoczne te struktury mózgu, które są wykorzystywane. Dlatego mówimy, że osobowość, talenty są kształtowane, budowane w tak zwanym okresie formatywnym, czyli pierwsze 18-20 lat naszego życia w wyniku dziedziczenia DNA od naszych rodziców, w wyniku środowiska wewnętrznego, rodzina, rodzice, rodzeństwo, to z czym się najbardziej stykamy, i środowiska zewnętrznego, nie wiem, przyjaciele ze szkoły, podwórka i tak dalej. I te pierwsze 18-20 lat naszego życia ma największy wpływ na to, jak nasz mózg wygląda, a przez to wpływ na to, co jest nam łatwiej albo trudniej rozwijać jako dorosłym osobom. Dla mnie też było bardzo ciekawe dowiedzieć się, że jako dzieci mamy więcej połączeń neuronowych mózgu niż jako dorośli. Te połączenia neuronowe później zanikają, dlatego że to jest bardzo drogie energetycznie, więc zostają tylko te, które wykorzystujemy, te, których nie korzystamy, są osłabiane. I jest badanie po badaniu udowadniające, że
łatwiej jest nam rozwijać te obszary, w których mamy więcej połączeń neuronowych, niż te, w których mamy mniej połączeń neuronowych. Łatwiej jest nam w tym kontekście rozwijać nasze talenty niż słabości. To nie jest tak, że nie możemy rozwijać naszych słabości, że nie wiem, jak czegoś nie umiemy, to tego się nie nauczymy. Ale ta sama energia zainwestowana w ten obszar, gdzie mamy słabości versus tam, gdzie mamy talenty, mocne strony, to jest skokowy wzrost przy talentach, a pewien tylko wzrost przy słabościach. Więc z tego wynika na podstawie tych badań informacja, że no, jeżeli zależy Ci na skuteczności inwestowania w jakieś obszary, no to lepiej wykorzystywać to, co mamy, niż próbować rozwijać tego, to, czego nie mamy. W kontekście tego, czym jest talent, też jest bardzo konkretna definicja Instytutu Gallupa, która mówi o tym, że talent to wrodzony, powtarzalny sposób działania, reagowania, myślenia, który może być produktywnie zastosowany. Ta część wrodzona trochę Wam opowiedziałem, że to właśnie to jest ten dziedziczenie DNA, środowisko wewnętrzne, zewnętrzne, rozwój mózgu, wzmacnianie tego, jakie połączenia mamy, osłabianie tych rzeczy, których robimy mniej. Natomiast w kontekście talentów i takiej wykorzystania tej metodyki kolosalne znaczenie ma to słowo powtarzalny sposób działania, reagowania, myślenia. Zauważcie, że w tej definicji nie ma słowa pozytywne albo negatywne. Jest powtarzalny sposób działania, reagowania, myślenia. I teraz weźmy sobie na przykład kilka przykładów talentów. Weźmy sobie talent analityk. Osoba z talentem analityk ma łatwość szukania danych, wyciągania wniosków, wchodzenia w taki tryb analityczny. I teraz, jeżeli tej osobie pokazujemy jakiś nowy problem, nowe pytanie, to nie jest tak, że ta osoba mówi, ok, to ja teraz będę analityczny, tylko ten proces zaczyna się automatycznie. Ok, no to czy ja mam, jakie mam informacje? Co ja o tym wiem? Czy ta osoba uwzględniła takie inne rzeczy? I teraz możemy mówić o tak zwanym talencie dojrzałym i niedojrzałym. To wspominałem, jak Rafał zaczął przedtem mówić. Dojrzały analityk wie, jakie pytania zadać, wie, komu je zadać, wie, jak wykorzystać te informacje i przede wszystkim wie, kiedy przestać analizować, zacząć działać. Umie to określić. Osoba z niedojrzałym analitykiem nigdy nie jest zadowolona z ilości danych, które ma. Będzie cały czas pytała do przodu i będzie opóźniała moment decyzji, bo ja jeszcze nie wiem wszystkiego. Jeden przejaw talentu będzie mi pomagał, będzie sprawiał, że będę skuteczniejszy, a drugi będzie opóźniał, będzie mi przeszkadzał w działaniu. Jak weźmiemy sobie taki talent empatia, o którym tutaj wspominaliśmy na początku. Talent empatia mówi o tym, że jest łatwość nazywania emocji u siebie, u innych. Nie wiem, jak ja mam tę empatię w swoim top 5. Jak ja was widzę, te osoby, które widzę na kamerce, to ja automatycznie, nie na zasadzie, że o, to ja teraz będę empatyczny, tylko automatycznie patrzę, nie wiem, patrzę na Paulinę i drugą Paulinę, i Rafała, Elżbietę, to Gustawa widzę, i automatycznie w głowie mi się pojawia myśl, okej, są spokojni, zdenerwowani, smutni, weseli i tak dalej. Nazywam sobie te emocje w głowie. I teraz w zależności od tego, czy mam dojrzałą empatię, czy mam niedojrzałą empatię, to mi to może pomagać lub przeszkadzać. Jeżeli moja empatia jest dojrzała, to mogę te informacje wykorzystać, te osoby są spokojne, to ja trochę widzę podekscytowana, ma wyższy poziom energii. Co ja mogę zrobić, żeby jak najlepiej z tymi osobami pracować? Więc mogę dobrać swój sposób pracy, żeby jak najskuteczniej z tą osobą działać. Gdyby moja empatia była niedojrzała, widzę kogoś smutnego i ja wtedy też jestem smutny, no bo nie umiem obsłużyć tego smutku. Czy to mi pomaga? No nie cholery mi pomaga, że ja jestem smutny, bo ktoś jest smutny, nie? Pamiętam też, moja empatia niedojrzała w czasie, jak byłem jeszcze liderem zespołu i miałem dać komuś feedback. I wyobrażałem sobie, jak ta osoba się poczuje po tym feedbacku konstruktywnym i przez to czasami tak wyglądało tak, że szedłem dawać ten feedback i okazywało się, że bardziej chwaliłem niż mówiłem, co powinno być naprawione, no bo tak bałem się, żeby ta osoba nie była smutna po tym działaniu. Dla każdego talentu możemy określić właśnie, czym jest ten dojrzały talent i czym jest ten niedojrzały talent, kiedy ten talent jest w wersji pomagającej i kiedy jest w tej wersji bardziej przeszkadzającej. Co nie jest takie intuicyjne, bo kiedy mówimy o talentach, to zwykle nam się kojarzy coś pozytywnego, ale to w tym ujęciu bardziej patrzymy o stan talentu. Ten talent, czy ten sposób działania może nam pomagać, jeżeli mamy go uświadomionego, dojrzałego, może nam przeszkadzać, kiedy jest nieuświadomiony. I tak naprawdę w tym kontekście to jest to, co było tam w tytule naszego dzisiejszego śniadania. Dlaczego niedojrzałe talenty są groźniejsze niż słabości? Tutaj chciałem zrobić taką trochę dłuższą część, bo to jest czasami niezrozumiałe. Jeżeli widzimy, ok, mamy talenty, to nie zajmujemy się talentami, rozwijamy nasze słabości, żeby być bardziej rounded, nie? Okrąglejsi. Natomiast ja uważam, że niedojrzały talent będzie bardziej widoczny niż słabość, będzie dużo groźniejszy. I pokażę Wam jedną rzecz, jak wygląda profil talentowy i trochę sobie o nim opowiemy. Dobra. Powinniście widzieć PDF z rezultatami z Gallupa. To są moje wyniki, to jest mój profil, jak widzicie, robiłem go jeszcze w lutym, no,
6 lat temu praktycznie. Sekundkę. I on pokazuje cały mój profil. To jest coś, co dostajecie, jeżeli wybierzecie sobie pełną wersję, pełną badania. Macie tu informację o tak zwanych talentach dominujących. Pierwsze 10 talentów. Dominik, bo ja cały czas ciebie widzę, nie widzę tego, co pokazujesz, więc nie wiem, czy inni też tak mają, czy... Musisz sobie ustawić w widoku po prawej stronie, na górze masz view i tam sobie ustaw, jak chcesz widzieć. Dobra, czyli to gdzieś jest widoczne, tak? Dobra, to kontynuuję, sobie znajdę. Spoko. Dobrze, że powiedziałeś, lepiej wcześniej niż później. Dobra. Dobra, mam. Więc mamy talenty dominujące. Według Gallupa to jest około pierwszych 10 talentów i to są nasze talenty z potencjałem na mocne strony, z potencjałem na dojrzałe talenty. Potem mamy około 20 talentów tak zwanych wspierających i na samym końcu mamy tak zwane talenty mniejszościowe. To jest bardzo ciekawe, bo Gallup mówi o tym, że na końcu domyślnie nie są słabości nasze, tylko że są talenty mniejszościowe, czyli takie talenty, które są rzadko widoczne w naszym działaniu. U mnie w moim przypadku talenty, które są mniejszościowe na samym dole, to jest strateg, rywalizacja, elastyczność, dowodzenie i poważanie. Teraz w kontekście tego, co wam pokazałem przedtem, że niedojrzały talent jest groźniejszy niż słabość, brak talentu. Jak popatrzymy sobie na te moje talenty z dołu, na przykład na talent elastyczność i rywalizację, ja nie mam tego sposobu działania. Nie umiem rywalizować, nie chcę rywalizować, nie lubię rywalizować, nie wchodzę w takie działania. Rzadko tego robię i w żaden sposób nie jest to dla mnie ograniczające, nie jest to w żaden sposób dla mnie trudne. Po prostu tego nie robię, nie jest to widoczne na co dzień. Natomiast na przykład mój talent organizator, który mam wysoko, to jest talent, który mówi o tym, że osoby z tym talentem umieją żonglować wieloma rzeczami naraz, lubią szukać takiego optymalnego sposobu działania, umieją optymalizować swoją pracę, pracę zespołu, procesów, sprawiać, że rzeczy się dzieją dobrze. Jeżeli mój talent organizator byłby niedojrzały, a kiedyś taki był, to ja bym cały czas mówił, ok, mogę wziąć jeszcze kolejną rzecz na siebie, bo na pewno umiem jeszcze jedną piłeczką żonglować. Umiem zmieniać szybko rzeczy. Z poziomu organizatora ja praktycznie co miesiąc zmieniałem aplikacje do notatek, aplikacje do to-do i tak dalej. I praktycznie w każdym miesiącu spędzałem kilkanaście godzin na przenoszeniu się między systemami. Jak coś działało dobrze, to mnie coś tak korciło, kurczę, no dawno nie zmieniałem, więc zmieńmy to, zróbmy to od nowa. Rywalizacja, której nie mam, moja słabość teoretycznie, nie miała na mnie wpływu, bo nie potrzebowałem rywalizować. Organizator, który jest moim talentem, który był niedojrzały, sprawiał, że ja zamiast skupiać się na osiąganiu, na realizowaniu projektów, skupiałem się na tym, żeby coś pozmieniać dla samej potrzeby zmieniania. I w tym kontekście ten talent, niedojrzały talent dużo bardziej wpływał na moje działanie niż talent rywalizacja, elastyczność, komand, które tu mam na dole. Trochę wam wspomniałem o empatii. Empatia niedojrzała... Przepraszam, Dominik. Przepraszam, jeżeli mogę jeszcze znowu pytanie, sorry. Jeżeli chcesz, to możemy je zapakować na później. Wiesz co, bo ja tutaj też mam taką, nie wiem, obserwację, pytanie, że tak powiem, do ciebie, bo jakie jest twoje podejście do tego, że... Bo tutaj z tym Gallupem i generalnie jakby ze znajdywaniem swoich słabych, mocnych, powiedzmy, stron, talentów czy cokolwiek, to też jest dla mnie przynajmniej połączone jakby z taką samoświadomością, tak? I wiesz, na jakim poziomie jakby ty widzisz efekt takiej samoświadomości, a na jakim, jaki wpływ ma też ten, to wygooglałem, bo zapominam tych nazw, tak? Ten Dunning-Kruger efekt. Na zasadzie, że zaczynam coś i myślę, że jestem najlepszy i tak naprawdę to, że jestem w tej takiej początkowej fazie, jakby wpływa na tą moją takie przekonanie, że faktycznie dużo potrafię. Tak jak ty mówiłeś, że byłeś tym, nie wiem, czy to powiedzmy project managerem, czy coś tam, że zmieniałeś aplikacje to-do-su i że myślałeś, że możesz brać jakby dużo więcej niż faktycznie byłeś w stanie jakby przyjąć, tak? Na klatę w tym momencie. Jak ty to widzisz? Nie wiem, czy pytanie jest jakby jasne, ale chciałem też jakby... W jaki sposób go zrozumiałem, więc odpowiem na takim poziomie, jak go zrozumiałem, zinterpretowałem. Spoko. Talenty nie mówią o całości człowieka. To jest po pierwsze, nie? To jest jakiś wycinek.
każdy z nas, nawet mając te same talenty, możemy mieć inny charakter, inne potrzeby, inne wartości, inne marzenia, inne misje i tak dalej. To jest jedna rzecz. Każdy z nas ulega tym psychologicznym efektom, błędom poznawczym, które tutaj mówisz w kontekście tego, też bym tak nazwę to przytoczył, podobnie bym szukał w podobnym obszarze, więc na pewno jest też wpływ tamtych rzeczy. Natomiast to nie jest tak, że ja zrobiłem sobie badanie, dostałem informację, że mam talent arranger, mówię, aha, no to z tego wynika, tylko w tej metodyce, już teraz może o tym trochę wspomnę, jest cały zestaw kroków, które warto wykonać, żeby zrozumieć, jak ten talent u mnie działa w życiu. Czyli nie tylko na zasadzie, że mam talent i to już tak działa, tylko żeby zrozumieć, aha, to ten talent ma takie przejawy i jak mogę sprawdzić ja sam dla siebie, jak mogę zapytać ludzi wokół, jak oni widzą działanie tego talentu u mnie. Więc jest też to budowanie tej świadomości tego talentu, oprócz tego, tych wszystkich rzeczy działających z zewnątrz. Zaraz pokażę ten proces, jak on wygląda krok po kroku, kilka rzeczy, które są tego wykorzystywane. Ale niejako jakby potwierdziłeś to, co ja miałem tak convoluted, że tak powiem, powiedziałem, bo ta świadomość jakby tak tutaj jest czynnikiem, wydaje mi się, decydującym, jeżeli chodzi o ten talent. Dobra, dzięki serdecznie. Zdecydowanie tak. Swoją drogą, w kontekście talentów są talenty, które pomagają bardzo budować taką świadomość, na przykład indywidualizacja, która pomaga obserwować siebie, jak się działa. Ja na przykład, ja od 2013 roku piszę dziennik, i ten dziennik co 3 miesiące przeglądam, żeby patrzeć, co z tego dziennika wychodzi na mnie informacje w kontekście mojego działania. I to też buduje tę samoświadomość siebie. Zaraz do tego jeszcze wrócimy, Rafał. I wszyscy pozostali. Więc to, co mówiłem, jest to, że talent, który jest wysoko, jest bardziej widoczny z wszystkimi swoimi plusami i minusami, jest dużo bardziej widoczny niż to, co jest na dole. I osoba po osobie, klient po kliencie, z którym pracuję, widzę, że dla nich dużo więcej wpływu pozytywnego i negatywnego na ich działanie mają właśnie talenty u góry niż talenty na dole. A co jest ciekawe, większość osób, które zrobi sobie badanie w pełnej wersji, pierwsze co patrzy, to patrzą na dół, czego nie mamy. I jest takie myślenie, to co ja muszę zrobić, żeby to z dołu zbudować? Właśnie i wtedy cała moja energia jest skierowana na to, żeby pomóc im zrozumieć, że to tu jest ten obszar potencjału, w którym możemy poświęcić naszą energię, gdzie ta nasza energia będzie najlepiej wykorzystana. Jak mam aktywatora bardzo wysoko i bardzo szybko aktywuję i to sprawia, że nie kończę rzeczy, tylko po prostu cały czas nową rzecz zaczynam, to będzie dla mnie bardziej wpływało niż brak poważania. Poważanie to jest talent, który mówi o tym, że robię rzeczy dlatego, że te rzeczy, które uważam, że są istotne, dzięki którym ja i mój zespół są postrzegani jako osoby, które działają z czymś wartościowym. Więc jeżeli tego nie mam, to po prostu nie będę miał tego filtru na świat, ale będę miał ten filtr aktywatora. I taka przesłanka z tej części jest największa dla was, to bym bardzo chciał, żebyście sobie zapamiętali, że jeżeli znacie swoje talenty, to praca z tymi talentami da wam największą deltę, największą zmianę pozytywną, a nie praca z tymi talentami z dołu. Z jedną gwiazdką, bo Gallup mówi o czymś takim, że skup się na rozwoju, w tej metodyce, skup się na rozwoju swoich talentów, ale zarządzaj swoimi słabościami. I co oni mają na myśli, mówiąc zarządzaj swoimi słabościami? Można popatrzeć sobie przez pryzmat tych dolnych talentów, zastanowić się, okej, czy ja któregoś z tego talentu nie potrzebowałbym, żeby odnieść sukces? Czyli nie tyle, że na zasadzie, że mam skupiać się na elastyczności, bo tej elastyczności u mnie bardzo mało widać, ale czy byłoby fajnie mieć któryś z tych talentów, żeby odnieść sukces w mojej roli. Czyli nie patrzymy przez pryzmat mnie, człowieka, tak ogólnie, tylko ja w mojej roli. I na przykład dla mnie, w kontekście prowadzenia własnej firmy, czasami, w niektórych sytuacjach fajnie byłoby mieć stratega. Strateg to jest taki talent, że jak jest jakiś problem, to osoby z tym talentem umieją szybko wygenerować listę alternatyw, listę opcji i powiedzieć, okej, to tą opcją idziemy do przodu. I Gallup mówi, to nie staraj się budować talentu strateg, bo to jest na podstawie tego, co wam mówiłem o mózgu, jak talenty powstają, będzie bardzo trudne, ale daje 3 strategie, jak skorzystać z talentów tych z góry. I te strategie właśnie zakładają pracę z tymi talentami, z dominujących talentów. Pierwsza strategia brzmi tak, znać inne talenty, które w inny sposób dają taki sam rezultat jak strateg. Bo mówiłem, że talenty to nie jest rezultat, tylko talent to jest sposób działania i motywacja. Strateg generuje alternatywy
i umiem wybrać którąś alternatywę do działania, to które moje talenty w inny sposób mogą mi pomóc wygenerować alternatywy? Strateg jest bardzo szybki w działaniu. U mnie za alternatywy może pomóc na przykład zbieranie. Mam dużo informacji, ciekawostek, materiałów zebranych, plus intelekt, że sobie to przemyślę, plus aranżer, że sobie to organizator, że sobie to przetestuje. Działa to w innym tempie, ale w pewnych sytuacjach, kiedy potrzebowałbym stratega, mogę go zastąpić dynamiką moich talentów z góry. Druga strategia to jest zbudować sobie system wsparcia, aplikację, checklistę, procedurę, która sprawia, że w pewnych sytuacjach działam tak jak osoba ze strategiem. Czyli na przykład jak zaczynam nowy projekt, mam taką checklistę 13 pytań, które warto sobie zadać na początku projektu, żeby wygenerować sobie listę rzeczy, które mogę zrobić, żeby iść do przodu. I trzecia strategia mówi, jeżeli nie masz tego talentu, jak go czasami potrzebujesz, to znajdź w swoim otoczeniu osoby, które mają ten talent i korzystaj z tego talentu zewnętrznie. Ja mam dwójkę znajomych, Dawida i Anię, i jak potrzebuję stratega, to do jednego z nich dzwonię, mówię, słuchaj, wiesz co, mam taki problem, jak widzisz tu opcję? I oni mi to dla mnie w magiczny sposób generują te opcje i dzięki temu mogę sobie skorzystać z tego talentu. Nie próbuję rozwijać stratega, tylko patrzę, co ja mogę wykorzystać w moich talentach, ewentualnie jakie mogę zbudować partnerstwa talentowe, żeby z tego talentu korzystać. I powtórzę jeszcze raz, dużo bardziej efektywne dla nas będzie pracowanie z naszymi talentami, czyli z naszymi naturalnymi, wrodzonymi sposobami działania, myślenia, reagowania, żeby one były dojrzałe, żeby one nas działały pozytywnie, niż próbowanie zbudowania talentów z naszych słabości. Po prostu energetycznie, jeżeli chodzi o szansę, czas, ROI z tego, ROI, return on investment, będzie dużo większe dla tych rzeczy tutaj z góry. I widzę to w bardzo wielu, wielu przypadkach pracy właśnie z ponad tysiącem klientów. Jeżeli mielibyście zapamiętać jedną, dwie rzeczy, no to chciałbym, żebyście zapamiętali właśnie, czym jest talent i że warto pracować z talentami, które macie, a nie ze słabościami. I teraz tutaj przedtem było pytanie, jak też widzę też na czacie, jak pracować z tymi talentami, jak je rozwijać, jak możemy sprawić, żeby te talenty były dojrzałe. I chciałem Wam pokazać tutaj kilka takich prostych rzeczy, które proponowane są w tym zakresie. To jest taki proces, który Instytut Gallupa proponuje. Poznaj talenty, uznaj talenty, buduj mocne strony i wykorzystaj talenty. To jest, po angielsku się nazywa name it, claim it, aim it. To pośrodku to jest buduj mocne strony, build strengths. I to jest kilka prostych czynności, które nawet sami sobie możemy wykonać. I jeżeli chodzi o poznawanie talentów, to chodzi o zrozumienie, czym są te nazwy talentowe, czym jest współzależność, czym jest pryncypialność, czym jest bezstronność, czym jest strateg, ideation, odkrywczość, tak dalej. I można sobie słuchać webcastów, podcastów, tam jest dużo informacji o tym, ale najfajniejsza praca jest z raportami. I te raporty, które też Wam przed chwileczką pokazywałem, to jeszcze przełączę na szybko, one zawierają opisy talentów. New share. Okay. W tych raportach, akurat ten jest po angielsku, jest jeden raport po polsku, ale zawiera ogólne opisy talentów, najfajniejsze są te angielskie. Dla każdego talentu mamy opis, z czym ten talent się wiąże. I co jest ciekawe, te opisy w tym raporcie pełnym, ale jest też taka wersja dla top 5 po angielsku, który jest też opisem spersonalizowanym dla top 5, to są opisy spersonalizowane, czyli mój opis indywidualizacji w tym raporcie będzie inny niż kogoś z Was, kto ma indywidualizację, dlatego że mamy inną kolejność talentów pozostałych. I to jest najfajniejszy raport i warto sobie z nim zapoznać. To może ja w sumie pokażę tamte raporty też. Dajcie mi sekundkę, ja sobie je otworzę. Zestawienie cechy i drugi raport, żebyście wiedzieli też, z którego raportu korzystać. Ostatnio odkryłem w Zoomie taką funkcjonalność, że można dawać new share, nie trzeba robić całego ekranu, ale można z shiftem zaznaczyć aplikację, którą się chce pokazać. Więc testujemy. Organizatorów działania. Testujemy te działania. Dobrze. Po zrobieniu badania Strength Finder możecie sobie ściągnąć dwa różne raporty, jeżeli macie top 5, trzy różne raporty, jeżeli macie pełen profil. I to jest jedyny raport, który jest dostępny w języku polskim, który zawiera opisy talentów po polsku.
I jeżeli ktoś z Was ma indywidualizację, to będzie miał dokładnie ten sam opis. To jest ogólny opis talentu, organizator, uczeń i tak dalej. I to jest jeden z raportów. Drugi jest dla top 5, który zawiera tak zwane opisy spersonalizowane, który pokazuje te opisy, ale one są właśnie w kontekście wszystkich pozostałych talentów. I to są te same opisy, które są w tym moim pełnym raporcie. Jeżeli macie tylko top 5 zrobione, to ten raport jest najlepszym, z którym możecie pracować. On się nazywa Insight Guide, a po polsku jest nazwany przewodnik po cechach. Natomiast jeżeli macie możliwość pracy z całym profilem, no to najfajniejszy to jest ten raport. I Gallup mówi o bardzo prostym ćwiczeniu. Drukujemy sobie ten raport albo otwieramy sobie go w PDF readerze. Zaznaczamy te rzeczy, z którymi się bardzo zgadzamy, które są o nas. Czasami ludzie zaznaczają całość tekstu, czasami zaznaczają pojedyncze fragmenty. Natomiast jest świetny wariant tego ćwiczenia. Drukujemy czystą kopię i dajemy komuś bliskiemu, kto nas dobrze zna. Czyli nie wiem, partnerce, partnerowi, przyjaciółce, przyjacielowi i tak dalej. I prosimy, zaznacz te rzeczy w tym raporcie, które często widzisz w moim działaniu. I potem porównujemy te raporty. No, uwierzcie, takiej dyskusji jak przy tym ćwiczeniu rzadko widziałem. A dlaczego to zaznaczyłaś? A kiedy to widziałaś? A kiedy to widziałeś? A dlaczego tego nie zaznaczyłeś? Bo zwykle jest taki efekt, że ja coś zaznaczyłem i ta osoba zaznaczyła, jest coś wspólnego, ale są rzeczy, które ja zaznaczyłem, a ta osoba nie zaznaczyła i odwrotnie, ona zaznaczyła, a ja nie. I to jest bardzo fajne zobaczenie, jak te talenty są też widoczne z zewnątrz. I to jest ten poziom, Rafale, co mówiłeś, ten poziom świadomości talentów, nie? Patrzenia przez pryzmat, okej, to co jest widoczne, co jest dostrzegalne. Na podstawie tego mamy później tę całą drugą serię ćwiczeń, uznaj talenty, czyli zobacz, jak te talenty u mnie działają w praktyce. Jest kilka ćwiczeń. Ja najbardziej lubię to ćwiczenie talenty w sukcesach i talenty w trudnych sytuacjach. Czyli na przykład poprosiłbym, gdybyśmy to robili, to ćwiczenie, poprosiłbym Was, żebyście opisali jakiś swój sukces z ostatniego, nie wiem, dwóch tygodni, miesiąca, z trzech miesięcy. I żebyście opisali, ok, na czym ten sukces polegał. To może być doprowadzony do końca jakiś projekt, to może być zaplanowanie czegoś i zrealizowanie, co chcieliście, ale to może być też reakcja w taki sposób, jakbyście chcieli w jakiejś trudnej sytuacji. To mogą być różne sukcesy. I potem, mając ten sukces opisany, ja przychodzę po swoich talentach i mówię, ok, jak mój talent pierwszy był widoczny w tym sukcesie? Jak był widoczny mój drugi talent? Jak był widoczny trzeci talent? Jak był widoczny czwarty talent? I tak dalej. Zaczynam widzieć, które talenty na bieżąco mi pomagają. Jak przeanalizuję sobie takie 2-3 sukcesy, to będę widział, ok, te talenty się częściej pojawiają, a ten się rzadko pojawia. Więc jest pierwsza taka wskazówka, to może ten talent, ja nie umiem z niego jeszcze korzystać, skoro on jest niewidoczny w tym moim działaniu. Potem robimy drugie ćwiczenie, talenty w trudnych sytuacjach, czyli patrzymy na jakąś sytuację, która była trudnością, która była jakimś wyzwaniem, z czym się mierzyliśmy i robimy to samo ćwiczenie. Proszę. I to ćwiczenie później polega właśnie na tym, że zastanawiamy się, jak ten talent mnie wprowadził w tę trudną sytuację, ale też jak mi pomógł wyjść z tej sytuacji. I na podstawie tego ćwiczenia możemy sobie zidentyfikować dużo przypadków, rzeczy, które mówią, ok, w tych sytuacjach te talenty mi pomagają, w tych mi przeszkadzają, w tych mam łatwość z nich korzystania, w tym jest mi trudno z nich korzystać. No i mamy tę świadomość, o którym przedtem mówiliśmy. Ok, te są potencjalnie już dojrzałe, mogę z nich korzystać częściej, na tym mi warto popracować. No i jak nad nimi pracować? No to jest tutaj przykład, na przykład budowania mocnych stron, czyli mamy dany talent, mamy łatwość korzystania z tego talentu, bo jest dla nas dostępny, jakiś sposób działania, myślenia, reagowania i dla tego talentu szukamy wiedzy, która nam rozwija ten talent w dobry sposób, który pozwala nam ten talent wykorzystywać w dobry sposób. I ta wiedza może być z książek, ze szkoleń, z kursów, studiów, mentoringów, mastermindów, coachingów, gdziekolwiek tej wiedzy szukacie. Przy czym pamiętajmy, że wiedza jest tylko wiedzą i nic nam nie daje praktycznego, że nie wyciągniemy konkretnej umiejętności z tej wiedzy. No i później te wiedzę ćwiczymy w praktyce. I żeby dać Wam przykład, to pokażę Wam, na przykład, jak pracuję sobie z talentem odpowiedzialność. Tu przełączę, przygotuję sobie tylko jedną rzecz. Okay. Dobrze, przełączamy dzielenie ekranu. Talent odpowiedzialność mówi o tym, że te osoby to... Mi się jeszcze nie przełączyło, co? Tak. Bo jeszcze chciałem tylko małe wprowadzenie zrobić. Dzięki za to przypomnienie. Osoby, które mają talent odpowiedzialność, mają łatwość brania na siebie nowych rzeczy
jeżeli coś powiedzą, ok, to jest moja odpowiedzialność, to bardzo chcą dostarczyć to do końca. Są godne zaufania, są zwykle szanowane w swoim gronie, lubią, kiedy za coś mają odpowiedzialność taką, że to jest ich poletko i wtedy się dobrze czują, wtedy dobrze działają. I teraz ten talent, kiedy jest dojrzały, to pozwala mi powiedzieć, okej, mam na sobie już te kilka rzeczy, jak przychodzi nowe zadanie, nowy projekt, to umiem ocenić, czy mam na to przestrzeń, czy nie. Jeżeli mam na to przestrzeń, to biorę tę odpowiedzialność, a jeżeli tej przestrzeni nie mam, to mówię, przepraszam, nie mam jak tego zrobić. Ewentualnie, co ja potrzebuję odrzucić, żeby znaleźć miejsce na tę nową rzecz. Dzięki temu zwykle pracuję w takim tempie, w takich okolicznościach, jakie dla mnie jest to wygodne, dobre i jednocześnie nie biorę na siebie za dużo. Kiedy ten talent jest niedojrzały, to ta osoba tak bardzo lubi brać na siebie odpowiedzialność, że każdą nową rzecz bierze, nie mówi nie, nie weryfikuje, czy ma to przestrzeń, czy nie ma przestrzeni, a przez to się wypala i przez to bardzo, bardzo często jest właśnie zmęczona, ma na siebie za dużo. No i teraz takim jednym z obszarów pracy z tym talentem jest na przykład umiejętność mówienia nie w dobry sposób. Ja sobie sam z tym pracowałem, na miejscu szóstym mam talent odpowiedzialność. No i teraz wam pokażę taki bardzo konkretny przykład szukania wiedzy w kontekście tego talentu. To jest Notion, gdzie sobie gromadzę wiedzę, swoje informacje. I na przykład dla talentu odpowiedzialność jest bardzo fajna książka Esencjalista, którą bardzo polecam, którą czytałem w wielu różnych aspektach. Pokazuję wam moje notatki z talentu, z książki Esencjalista. Po angielsku Essentialist chyba się nazywa. I teraz w tej książce jest taki rozdział jeden, który mówi o tym, jak mówić nie w dobry sposób. Jest 8 sposobów, czyli mamy wiedzę, mamy informacje z książki, jak mówić. Oczywiście o tych sposobach mówienia nie, tam jest nie to, że są tylko hasła, tylko są całe rozdzieliki z przykładami. Więc na przykładzie tego rozdziału wybieram sobie, ok, która elementy z tej wiedzy ja chcę zbudować jako moją umiejętność. No ja dla siebie wybieram soft no i numer 3, let me check my calendar and get back to you. Czyli ćwiczę, że na każdym następnym razem ktoś do mnie mówi, słuchaj, zrób coś dla mnie albo spotkajmy się, to mówię albo, słuchaj, sprawdzę w moim kalendarzu i odpowiem ci mailowo. Dużo łatwiej jest mi odpowiedzieć mailowo po pewnym czasie, jak emocje opadają, mogę na bieżąco sprawdzić. Czyli na przykład przychodzi mnie Mateusz, mówi, Dominik, spotkajmy się w poniedziałek i pogadamy o talentach. No to ja zamiast powiedzieć nie tak z góry, powiem, spokojnie sprawdzę sobie, ułożę sobie to w głowie, zobaczę, jaki jest koszt powiedzenia tak, albo jaki jest koszt powiedzenia nie i to wyślę. A druga część, którą próbuję, to jest the soft no, czyli nie, ale. Powiedziałbym Mateuszowi, słuchaj, nie spotkam się z tobą w poniedziałek, no bo nie, mam czas na przykład czas z dziećmi, ale chciałeś pogadać o talentach, tu jest książka, tu jest kurs, tu jest wideo, które możesz sobie przeczytać. Czyli nie zostawiam z niczym. Dzięki temu, częściej niż rzadziej mówię nie, dzięki temu mam więcej przestrzeni na robienie innych rzeczy. To jest taki bardzo prosty przykład budowania mocnej strony z talentu odpowiedzialność. Jeszcze jeden przykład, który może dla was być ciekawy, to jest system para. Nie wiem, czy ktoś z was ma talent input, zbieranie z tych osób, które znają swoje talenty. Ktoś? Tak, ja mam. Gustaw. Mhm. Talent input mówi o tym, że mam łatwość gromadzenia informacji, ciekawostek, różnych rzeczy, które do mnie przychodzą. I talent dojrzały mówi o tym, ok, gromadzę informacje po to, żeby później je dobrze przekazać, czyli gromadzę je w taki sposób, że wiem, gdzie je zachować, wiem, jak do nich sięgnąć. Talent niedojrzały gromadzę dla samego gromadzenia, ale tworzy to chaos, nie wiem, jak z tego skorzystać, nie wiem, gdzie wyciągnąć te informacje. No i na przykład takim wiedzą, widzę, że Tomek też podniósł rękę, wiedzą dla talentu zbieranie jest, jak dobrze organizować sobie te informacje w przestrzeni cyfrowej. Jest taki artykuł w internecie, on jest, nazywa się, już wam pokażę. Safari. Dobra. Jest taki artykuł napisany przez Tiago Forte, który jest takim ostatnim guru produktywności, nazywa się Para. Czyli pomysł, wiedza na temat, jak organizować swoją przestrzeń cyfrową w te 4 kategorie. Projekty, obszary, zasoby, archiwa. Czyli wszystko jest albo projektem, jeżeli nie jest projektem, to należy do jakiegoś obszaru. Jeżeli nie należy do projektu ani obszaru, to jest zasobem, a jeżeli jest już skończone, to jest w archiwum. I teraz jak cokolwiek nowego ja sobie gromadzę, ktoś mi przysłał jakiś plik, ktoś mi przysłał jakiś link, to ja wiem, ok, czy to jest link, który jest mi potrzebny w kontekście konkretnego projektu.
Jeżeli nie, to czy to jest link w kontekście jakiegoś obszaru, a jeżeli nie, to jest może zasobem, który jest wskroś wszystkich rzeczy, które robię. No i na poziomie implementacji, to u mnie wygląda tak, że tu z lewej strony mam workspace, mam projects, areas, resources, archives. W ramach projektów mam wypisane wszystkie projekty, które tutaj organizuję. Te projekty są podzielone na obszary, które są dla mnie istotne. Obszary firmowe typu, nie wiem, produkty, usługi, relacje, marketing, rozwój, ale też obszary prywatne, filozofia osobista, odpoczynek, dzieci, produktywność i tak dalej, albo obszary klienckie związane z klientami albo pojedynczymi, albo firmowymi. A jeżeli nie, no to coś jest w kontekście zasobów. Czyli mam talent, łatwość gromadzenia informacji, dlatego talentu szukam wiedzy, jak te informacje lepiej gromadzić, czyli artykuł opara. Z tego artykułu wyciągam praktyczne informacje, jak z tym działać, jak to robić w praktyce, ćwiczę to i dzięki temu mam mocną stronę. I zainwestowałem w mój talent zbieranie, który nie jest już teraz talentem, który mi przeszkadza, tylko jest talentem, który mogę wykorzystywać praktycznie w działaniu. Nie wiem, czy widzicie to połączenie, ale to jest ten sposób właśnie działania z talentami. Budujemy sobie świadomość, ok, jakie mamy talenty, jak one na mnie działają, a potem wybieramy, jak ja ten talent rozwijam na poziom wyższy, żeby móc z niego korzystać w namacalny sposób, w sytuacjach, w których potrzebuję z niego korzystać. I tak naprawdę, kiedy robimy sobie badania StrengthsFinder dla siebie samych, ale też w zespołach, to jest ten właśnie sposób myślenia. Wiem, jak działam, wiem, jakie mam talenty, co ja mogę zrobić, żeby z nich korzystać jeszcze bardziej. No i potem mamy cały obszar wykorzystywania tych talentów. Jeżeli ja wiem, jak mój talent działa, to mogę się lepiej komunikować. Na przykład wiem, jak działa moja talent empatia, indywidualizacja, odpowiedzialność, to jak mogę go wykorzystać do lepszej komunikacji, żeby lepiej przekazywać informacje. Jak mogę go wykorzystać, żeby dawać lepiej feedback albo otrzymywać lepiej feedback. Jak mogę lepiej delegować, budować system produktywności, rozwijać. Tak naprawdę każda rzecz, którą robicie w zespołach, w firmach, też indywidualnie, może tu być zaadresowana w ten sposób. Bardzo namacalny sposób działania. Ja osobiście robię tak, że sobie wybieram jeden talent na raz, nad jednym talentem pracuję. Niektóre talenty idą szybciej. Nad empatią, która była najbardziej dojrzała, pracowałem praktycznie półtorej roku, ale na przykład nad talentem zbieranie, no to jest 2-3 miesiące testowania i sobie to wprowadzam w działanie. Dobrze. Czy macie jakieś pytania do tego schematu tutaj działania? Tutaj widzę, że pojawiają się pytania o aplikacje na czacie i tak dalej, ale okej. No dobrze, nie widzę tutaj pytań, to chciałem Wam pokazać jeszcze taki bardzo namacalny sposób zebrania tego w kontekście zespołu, no bo tutaj rozmawiamy o firmach, o działaniu turkusowym, jak to może pomóc, więc talenty w zespole. To może pominiemy to. To jest coś, czym się najczęściej pracuje w kontekście zespołu. Jeżeli macie firmę, zespół, to tworzy się tak zwaną mapkę talentową. To jest team grid, talent grid, jakkolwiek to nazwać. I zauważcie, jak on wygląda. Mamy tutaj osoby, to jest prawdziwy zespół z branży IT, zanonimizowany z osobami tutaj po lewej stronie. Więc mamy informacje, jakie ma talenty dana osoba. Czyli na przykład osoba jeden na pierwszym miejscu ma strategię, na drugim ma uczenie się, na trzecim ma indywidualizację, czwartym bliskość, potem pryncypialność i kolejne osoby mają kolejne talenty. Mamy informacje tutaj z prawej strony podziale między domeny, czyli na przykład osoba numer 18 ma większość talentów w domenie budowania relacji, a tylko jeden talent z myślenia strategicznego, ale są też osoby, na przykład tutaj osoba numer 13, która ma talenty we wszystkich czterech domenach. Mamy też informacje na 20 osób, których talentów jest najwięcej w zespole. Tutaj na zielono u góry są zaznaczone. Najwięcej mamy talentów uczenie się, indywidualizacja, bliskość, osiąganie i ukierunkowanie. Mamy też informacje, jakie są osoby z pojedynczymi talentami, czyli na przykład mamy tylko jedną osobę z talentem wizjoner, ideation, odkrywczość i tak dalej. I to jest coś, z czego można w namacalny sposób korzystać, na przykład zadając sobie pytanie, jak ten rozkład talentów, te talenty, które mamy najwięcej, wpływa na komunikację? No jak mam zespół, który mam w ten rozkład, pracuję już z talentami dosyć długo, ja wiem, że bardzo na ten zespół będzie wpływało kilka czynników. Jak mam w zespole 8 osób z talentem bliskość, to wiem, że te osoby wymagają i chcą interakcji jeden na jeden, więc to będę włączał częściej w swoje działanie. Jak mam w zespole 8 osób z talentem achiever, to ja wiem, że te osoby potrzebują jasnego celu, jasnej komunikacji, do czego, po co to robimy, dlaczego to robimy. Jeżeli wchodzę na warsztaty albo do komunikacji, albo przygotowuję jakiekolwiek spotkanie z tymi osobami,
to mówię na początku, celem spotkania jest to i to, tego osiągniemy. Ta część warsztatu jest skierowana do tej części. Czyli dzięki temu one cały czas czują, jaki jest cel i tego i się nie frustrują i efektywniej działają. Bardzo ciekawy jest wpływ talentu uczenie się. To są osoby, które uwielbiają się uczyć, uwielbiają się rozwijać. Dla nich przyjemnością jest uczenie się nowych rzeczy. Więc to jest zespół, który jak nie będziemy wprowadzać nowych sposobów działania, nowych projektów, nowych obszarów, będzie się frustrował i nudził. Więc co ja mogę zrobić, żeby zapewniać im to, że się rozwijają, albo na przykład, że korzystają z nowych narzędzi. Dla mnie to będzie istotne. I wtedy, jeżeli to będzie zapewnione, to ten zespół będzie efektywniej działał. I to jest jedna strona równania. Jest też druga strona równania. Pokazanie zespołowi, na czym polegają te pojedyncze talenty. Pomyślcie sobie, że na przykład mamy jedną osobę z talentem dyscyplina na 20 osób. To jest osoba z talentem dyscyplina mówi o tym, ten dyscyplina mówi o tym, że te osoby uwielbiają planować, uwielbiają tworzyć procedury, plany, przewidywalność, nie lubią, kiedy te plany się zmieniają. I teraz, jeżeli jest jedna taka osoba i ona nie wytłumaczy w zespole i zespół nie wie, z czego wynika to, że ona cały czas mówi, ale słuchaj, taki był plan, a tutaj go zmieniasz, dlaczego to zmieniasz, dlaczego ona cały czas mówi do przodu, jutro będziemy robić to, pojutrze będziemy robić to, to może być bardzo frustrujące dla tej osoby, dla zespołu, bo inni nie rozumieją, z czego to wynika. Ale jeżeli zespół się zastanowi, jak my możemy wykorzystać to, że tam jest taka osoba z tą umiejętnością planowania i weryfikacji, to zaczyna się dziać magia, bo nagle ta osoba może mieć odpowiednią rolę w zespole, żeby skorzystać z tego talentu. W tym zespole po tych warsztatach okazało się, że ta osoba z obsługi biura, gdzie był tam office managerem, została przeniesiona do działu project managementu. Nie jako project manager, ale osoba, która pomaga organizować się project managerom, bo był problem właśnie z takim wprowadzeniem pewnych standardów, działań i tak dalej. Po 2-3 miesiącach dostałem informację, że przewidywalność dostarczenia projektu na czas wzrosła tam chyba o 35 czy 7% z tego było w raporcie, dlatego że ta osoba zaczęła działać, porządkować pracę project managerów. Osoba z odpowiednim podejściem, w odpowiedniej roli mogła wykorzystywać swoje naturalne talenty, lubiła to robić, dzięki temu zespół zyskiwał. Ja w tym widzę ogromną moc, że możemy dopasować rolę osób do tego, co ona umie robić najlepiej i tego, co jest w zespole. To, co tutaj jeszcze chciałem pokazać, to zauważcie, że niektóre talenty tutaj mają zero, nie? Na przykład kontekst, communication, competition. To też jest coś, co Gallup adresuje. Gallup mówi, że najlepsze zespoły według ich badań to nie są zespoły, które mają najbardziej wyrównane talenty, tylko są zespoły, które zainwestowały czas, żeby poznać swoje talenty nawzajem. Czyli to są zespoły, które zainwestowały, żeby zrozumieć, ok, mamy dwóch aktywatorów, z czym to się wiąże. Mamy 7 osób z indywidualizacją, z czym się to wiąże. Czyli rozumieją nawzajem swoje talenty i talenty swoich współpracowników. No i według ich badań tam te wszystkie KPI, które oni akurat mierzą, no podskakiwały, jeżeli był właśnie ten zespół strengths-based, oparty o mocne strony. Bo strengths-based oznacza, że znam swoje talenty, umiem je rozwijać, znam talenty moich współpracowników, wiem, z czym się to wiąże, umiemy rozmawiać i dopasowywać rolę do naszych talentów. To jest zespół strengths-based. I wtedy korzystamy z naszych mocnych stron. Wtedy szybko wychodzi, jeżeli czyjś talent jest niedojrzały, czyli na przykład jeżeli mamy w zespole talent niedojrzały, deliberative, rozwaga, to jest talent, który mówi o ryzyku. Osoba z talentem rozwaga niedojrzała cały czas będzie mówiła, że to się nie uda, nie damy rady, to wszystko padnie, to wszystko się rozsypie. Kiedy ma talent dojrzały, to umie powiedzieć, jakie jest ryzyko, które warto zaadresować. Więc też możemy powiedzieć, ok, jest osoba z takim talentem, jak możemy pomóc tej osobie się rozwinąć, żeby ona mogła z tego talentu korzystać. Zrobię tu małą pauzę i zapytam, czy macie jakieś pytanie do tej tabelki, do tego części takiej zespołowej? Ja nie wiem, czy to jest pytanie, ale tak mi się skojarzyło, bo właśnie z Kubą, który też tutaj jest, robiliśmy ostatnio, co prawda nie oparciu na talenty, ale o wartości właśnie, po prostu takie burzowanie się, jak sobie wyobrażamy naszą współpracę i gdzie się spajamy, a gdzie się rozchodzimy, żeby z tego korzystać. I tak mi się skojarzyło z tym, że to jest coś takiego jak top 5 talentów i te top 5 tych najbardziej oddalonych, nie? Że te różnice też mogą nas wspierać. Dzięki za komentarz, tak. Te różnice mogą wspierać, o ile rozumiemy i umiemy o nich rozmawiać, nie? Tak, dokładnie. To ja mam takie pytanie jeszcze, czy bo sposób pracy jest z talentami, czy z typami osobowości, czy jakimkolwiek samopoznaniem się jest podobny, tak? Że przede wszystkim ważne, żeby poznać, a potem zobaczyć, jaką się ma mapę,
jaki jest rozkład i co możemy z tym zrobić w zespole. Moje pytanie jest takie, na ile uzupełniasz albo widziałbyś, że nie wiem, MBTI powiedzmy, albo jakikolwiek DISC czysty byłby w stanie uzupełnić jeszcze samopoznanie się w ramach talentów, czy mówisz, ok, w sumie w moim odczuciu talenty są najlepszym sposobem? To jest dobre pytanie. Z MBTI-em ostatnio jest tak, że dużo psychologów mówi, że to już nie jest wiarygodne badanie i trochę disuje MBTI-a. Natomiast dosyć często, to jest złe słowo, czasami zdarza mi się pracować z firmami, które miały robione DISC-a, czyli Insight Discovery, i potem są z Gallupem. I to się bardzo fajnie uzupełnia, bo DISC na początku bardzo fajnie pokazuje, że są różne typy osobowości, różne typy działania. Czyli mamy ten kolor zielony, zielony czy niebieski, jak dalej. Trochę analityków, trochę osób, które są bardziej komunikatywne. I potem jak wchodzimy z talentami, to robimy taki zoom in. Okej, jesteś analityczny, ale z czego to wynika? Czy to jest dlatego, że lubisz analizować dane, czy dlatego, że lubisz generować pomysły, czy dlatego, że patrzysz w przyszłość? I zespół, który na początku miał dosyć prostszy model, bo jednak cztery rzeczy są prostsze niż 34, fajnie wchodzi w ten drugi poziom. I to jest dla mnie fajne uzupełnienie. Mamy też inne badania typu na przykład, nie wiem, polski Fris, nie? Który też jest bardzo ciekawym badaniem, ale trochę o czymś innym mówi. Tu mówimy o sposobie działania, produktywności, efektywności, na to jest nakierowany Gallup. Tam jest trochę bardziej o stylu działania, o tym, jaką mam rolę w zespole i trochę o czym innym. Więc dla mnie, w zależności od tego, jakie tam stosujemy badania, one się bardzo fajnie uzupełniają. Ja korzystam z Gallupa dlatego, że ja sam też mam takie duże zacięcie do produktywności, efektywności. Produktywności rozumianej jako umiejętność robienia tego, co jest najważniejsze, usuwania tego, co jest zbędne. I tu się dla mnie to fajnie zazębia. Więc dobieram narzędzia do sytuacji. Uważam, że te wszystkie inne, tak długo, jeżeli patrzymy przez pryzmat, ok, buduję świadomość siebie, poznaję, jak działam, umiem to zakomunikować innym, to ja jestem przeszczęśliwy, jeżeli zespoły z tego korzystają. Czy to jest Gallup, czy DISC, czy Fris, czy Rise, czy inne rzeczy. Jestem ostatnią osobą, która powie, nie, Gallup jest najlepszy, wszystkie pozostałe są do bani. A miałam taką nadzieję, no i nic. Dominik, czy dobrze rozumiem, że Gallup w sumie się fokusuje na tej ostatnim filarze, czyli executing, właśnie, że on jest jakby o tym? On mówi o tym, że jakiekolwiek masz talenty, możesz je wykorzystać do tego, czego potrzebujesz. Czyli on mówi... Tak, tylko że... Executing jest tylko taki po prostu, że moja motywacja jest najlepsza, ale jeżeli mam strategic thinking, to też mogę to wykorzystać do robienia tego, co robię najlepiej. To nie jest fokusowanie się na executing, tylko to, co było w tej definicji, czekajcie, szybko przewinę z powrotem. To jest to, co jest w tej definicji, który może być produktywnie zastosowany. Czyli dowolny z tych talentów, czy to jest myślenia strategicznego, czy spływania, mogę produktywnie zastosować. Produktywnie w sensie świadomie wykorzystać do tego, żeby osiągnąć swoje cele, osiągnąć swoje wizje i tak dalej. W tym kontekście fokusuje się na skuteczności, efektywności, takim praktycznym zastosowaniu tego w działaniu. Dobra. Jeszcze jakieś komentarze tutaj? Tu jeszcze chciałem pokazać jedną rzecz w kontekście talenty w pracy. To są takie przykłady obszarów, które można jeszcze wykorzystać talenty. Czyli na przykład jak ja się mogę lepiej komunikować? Jak wiem, że mam empatię, indywidualizację organizatora, to komunikuję się w jakiś tam sposób. A bardzo fajnie to działa w kontekście budowania planów rozwojowych. Przez pryzmat mam takie talenty, to jaką wiedzę, jakie umiejętności mogę budować, żeby z tych talentów bardziej korzystać w mojej roli, nie? Czyli można sobie albo dla siebie, albo z ludźmi wokół o tym rozmawiać. Budowanie partnerstw talentowych. Jak mam aktywatora, to fajnie, żeby mieć wokół siebie kogoś, kto ma analityka i rozwagę, żeby móc zadać pytanie, słuchaj, już będę, żeby coś zacząć, jakie byś mi jedno pytanie zadał, żebym się zastanowił, czy to jest dobre działanie, czy nie jest dobre działanie. To, co mówiłem o tym, że ja szukam stratega wokół siebie, nie? Nie mam stratega, to buduję partnerstwa talentowe, żeby mieć kogoś, kto mi daje ten sposób działania. Jest świetne ćwiczenie w kontekście okna Johari, nie wiem, czy kojarzycie takie ćwiczenie coachingowe, gdzie mam te cztery kwadranty, czyli co wiem o sobie, inni wiedzą o mnie, co ja wiem o sobie, inni nie wiedzą, co inni wiedzą o mnie, ja nie wiem i ten blind spot, czyli nikt nieodkryte jeszcze. Bardzo fajnie to działa w kontekście talentów. Jakich talentów ja korzystam, inni wiedzą, że to są moje talenty, z jakich talentów ja korzystam, ale inni są ich nieświadomi, z jakich ja talentów korzystam, inni o tym wiedzą, ale ja o tym nie wiem. Do analizy, do rozwoju. Świetnie to działa. Jak się nazywa... A, przepraszam.
Jak się nazywa ten kwadranty, o których mówisz? Jak tam Johari Window, to czekaj, już pokażę. Szybkie przełączenie na narzędzie. No. Powinniście widzieć teraz na. To jest. To jest wydanie tego szablonu. Tak, szablon w kontekście Gallupa. Czyli to są cztery obszary. Zachowanie transparentne, unclaimed talents, misconceptions, no i unknown potential. Więc to jest, ja akurat to narzędzie lubię, no bo je można stosować w dowolnym obszarze tak naprawdę, nie? W self-coachingu. Zrobiony jest screenshot? Gotów? Tak? Dzięki. Proszę. Tak, dzięki. Dobra, to przełączam. No, bardzo fajnie to działa w kontekście rozmów jeden na jeden. Czyli na przykład, gdybym teraz miał z Pauliną porozmawiać, to bym zapytał Paulina, jakie masz top 5, jakie mam top 5, w czym jesteśmy podobni i co nam pomaga się komunikować, w czym jesteśmy komplementarni, jak to możemy wykorzystać, w jaki sposób wykorzystują te nasze wspólne talenty, jakie możemy jeszcze bardziej wykorzystywać te, które mamy różne. Czyli dzięki temu ja mogę bardzo konkretnie rozmawiać ze sobą, jak najlepiej możemy ze sobą pracować. Bardzo, bardzo przydatny ten sposób działania. No i dopasowanie ról w zespole, to jest też bardzo fajne. Mogę wam taką małą historyjkę opowiedzieć w kontekście tego mojego doświadczenia. Jak prowadziłem jeden z tych zespołów większych w mojej pracy jeszcze na etacie, to mieliśmy taką sytuację, że miałem kilka zespołów, które działały w różnych obszarach. Miałem zespół, który, jeden zespół na przykład robił proof of concept, robił takie szybkie testy, czy coś działa, czy nie działa. Zatrudniliśmy tam programistę. Okazało się, że ten programista ma takie bardzo analityczne umiejętności, właśnie analityk, rozwaga, dużo pytań, dużo takiego ostrożnego podejścia i okazało się, że z tym zespołem bardzo nie gra, no bo ten zespół mówił szybko, idziemy do przodu, sprawdzamy, to jest z tego, jesteśmy rozliczani, ile zrobimy eksperymentów, testów, a ten nowy programista mówi, ale poczekajcie, bo tego nie przewidzieliśmy, bo tu jest takie ryzyko, bo to nie będzie działo za miesiąc, a ci inni mówili, ale za miesiąc my już tego nie potrzebujemy w ogóle, więc była cały czas frustracja. Jak zastanowiliśmy się, jakie ma ta osoba talenty, przenieśliśmy go jako programistę do działu, w którym zajmował się projektami, które były już na produkcji, były tylko w trybie utrzymania i delikatnego rozwoju. I tam jego talenty świetnie się zgadzały, ponieważ tam każda zmiana niosła za sobą duże ryzyko, że zepsujemy coś, co już działa na produkcji. Więc każda zmiana, jeżeli ktoś zadał pytanie sobie, co możemy zepsuć, co może nie działać, jak to uwzględnić, była na wagę złota. Po 3-4 miesiącach nasi klienci zaczęli pytać, co się u was zmieniło, bo macie mniej błędów niż wcześniej przy poprawkach na produkcję. No zmieniło się to, że doszedł człowiek, który zadaje te właściwe pytania, który był dopasowany do roli. Dalej był programistą, ale po prostu w innej roli, w innym obszarze. I na podstawie talentu, świadomości talentów też można właśnie bardzo fajnie dopasowywać te role do daną osobę do danej roli i w taki sposób, że ta osoba będzie mogła korzystać ze swoich naturalnych predyspozycji i będzie w tym ceniona, a nie będzie w tym się frustrowała. I z takich rzeczy, które chciałem wam pokazać, to jest chyba ostatnia rzecz. Mam tutaj jeszcze część na Q&A. Widziałem na czacie, że ktoś pytał o to, czy jak zrobimy po raz kolejny badanie, czy te talenty się zmieniają, czy się nie zmieniają. Ktoś o to pytał, nie pamiętam, kto to był. To też taki szybki komentarz. Jest bardzo fajny raport zeszłego roku Gallupa, który sprawdził swoją bazę. W zeszłym roku było około 22 milionów na świecie osób, które zrobiły to badanie StrengthsFinder. No i Gallup w tej bazie znalazł osoby, które robiły badanie po raz kolejny, teraz robiąc podobne badanie. No i sprawdzili, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że będą takie same wyniki przy kolejnym podejściu. No i okazało się, że oni to mieli tam jakieś swoje parametry. Okazało się, że prawdopodobieństwo tego, że będziemy mieć takie same top 10 przy kolejnym podejściu, czyli mamy pełen profil, mamy talenty dominujące, mamy top 10, prawdopodobieństwo, że przy kolejnym badaniu top 10 będzie takie samo, może w różnej kolejności, ale ten sam skład talentowy jest na poziomie bodajże 78%. 78% prawdopodobieństwa. Dla pojedynczych talentów, czyli na przykład mam w jednym badaniu indywidualizację w top 10, to prawdopodobieństwo, że ten sam talent będzie w kolejnym badaniu jest między 90 a 95%. Dla różnych talentów jest troszeczkę inne procenty. Czyli powtarzalność jest dosyć wysoka jak na badanie psychometryczne typu self-assessment. Natomiast oni odkryli 2 albo 3 czynniki, z tego co pamiętam, które trochę zwiększają szanse na zmienność. I te trzy czynniki, które są najistotniejsze, to po pierwsze język badania. Czyli jeżeli pierwsze badanie robiliśmy na przykład po angielsku, a drugie po polsku, to zmienność tych talentów jest troszeczkę większa.
Drugi czynnik to jest wiek pierwszego badania. Jak zrobiliśmy pierwsze badanie jako 20-latek, 20-kilkulatek, a potem 30-latek, to zmienność jest trochę większa niż jak robiliśmy 30-latek, a potem jako 40-latek. Czyli te talenty, te cechy osobowości się utrwalają z wiekiem. No i potem są takie jeszcze czynniki skrajne, typu według ich badań jakieś większe wydarzenia życiowe, nie wiem, procesy terapeutyczne, depresje i tak dalej, no to oczywiście wpływają też na wyniki badań. Jeżeli jesteście zainteresowani, to napisałem o tym artykuł i tam jest podlinkowany ten raport oryginalny, to mogę wam podesłać, to może nie wiem, czy rozsyłacie później Paulina Mateuszu jakieś linki albo coś takiego, to mogę... Możemy to podpiąć na stronie, jak nam wszystko, na stronie turkusowych śniadań potem. Okej. Okay. Albo w sumie to mogę też szybciutko teraz zmienić, więc tu wrzucić na ten. Możesz zrobić obydwie rzeczy, czyli wrzucić tutaj na czat dla tych, którzy są w nagrodę, a tych, którzy będą później oglądać, to żeby dobrze było na... Tak, bo to na wideo, nie? To tu macie link, możecie sobie przeczytać. Tam jest podlinkowany raport oryginalny na temat zmienności tych wyników. Wiesz co, ja tylko chciałem dodać, bo ja to pytanie zadałem. Tutaj po pierwsze pozdrowić Tomka, tak? Bo on tutaj jakby odpowiedział po części, ja nie wiedziałem tego. I mam takie mieszane uczucia z tym, bo... Znaczy mieszane, nie wiem, no numerki mówią swoje, także ja jestem bardzo analityczny, także do mnie to przemawia i nie będę tego negował oczywiście. Natomiast jest to takie trochę... Nie wiem, czy taki element depresji nie wprowadza, w sensie, że wiesz... Ja nie wiem, na czym ci ludzie pracują. W sensie ja nie wiem, na ile te badania są, znaczy powiedziałem, że nie będę podważał numerków, to robię, ale chodzi mi o to, że wiesz, zależy nad czym pracujesz. W sensie, czy te twoje badanie, które robisz 10 lat temu, tak, i później pracujesz, bo sam mówiłeś, że te twoje talenty jakby zajęło ci półtora roku, żeby popracować nad empatią. I dla mnie to jest takie jakby smutne, że wiesz, pracujesz 10 lat nad czymś, robisz sobie badanie po 10 latach i wychodzą ci z 90% prawdopodobieństwem te same talenty, w sensie, że wiesz, nie widzisz jakby tego rozwoju i no nie wiem jak się z tym czuć, to jest tylko taka obserwacja i wiesz, no chciałbym wiedzieć, że wiesz, wkładając energię, czas i tak dalej w rozwój swoich talentów, to faktycznie przynosi rezultat, a nie, że ja po 10 latach loguję się na Galupa, robię test i okazuje się, że no tak praktycznie to za dużo się nie zmieniło. Nie? To jest jak z każdymi metrykami, zależnie jak sobie te metryki ustawisz, nie? Badanie Galupa nie mówi o dojrzałości, niedojrzałości talentów, tylko o naturalnej predyspozycjach działania, więc to jakby zupełnie coś innego. Ja bardzo tak, wierzę... To jest też coś, co Tomek wspomniał, tak? Tak. Ja bardzo, bardzo wierzę, że ta praca jest widoczna gdzie indziej, nie? Ja ostatnio robiłem sobie w ramach jednego serwisu, który teraz tworzę, robiłem sobie takie ćwiczenie, żeby zobaczyć, jakie miałem rozwojowe aktywności przez ostatnie 10 lat. I dla mnie to był totalny szok, jak to położyłem na jednym timeline, żeby zobaczyć, ile rzeczy sumowało się na to, w jakim jestem miejscu. I praca z talentami jest jednym z tych rzeczy, które tam mnie doprowadziła, że mam większą skuteczność tu i teraz. Więc dla mnie to jest ocena przez pryzmat, jakie mam możliwości, jak sobie poszerzyłem pole wyboru poprzez różne aktywności życiowe. Żeby wam pokazać, tylko nie chodzi o promowanie serwisu, tylko pokażę wam jako ćwiczenie, bo myślę, że to jest mega ciekawe ćwiczenie do zrobienia dla siebie samego, żeby zobaczyć, jakie rzeczy robiliście przez ostatnie 10 lat, czy tam 5, czy 12, czy 15, które doprowadziły was do danego miejsca. Ja to zrobiłem w postaci takiej prostego timeline'u. Czyli stwierdziłem, ok, gdzieś koło 30 zacząłem bardziej pracować nad sobą, nie? Zaczęło się od tego, że zacząłem biegać. W 2011 roku zmieniłem pracę z programisty na lidera zespołu, przebiegłem swój pierwszy maraton. W 2012 roku pierwszy raz zacząłem czytać o produktywności bardzo tak świadomie, blog Zen Habits. W 2013 zrobiłem sobie coaching produktywności, pierwszy raz określiłem swój radar życia, wartości i tak dalej. 2014 zakładam bloga, żeby o tym pisać. Zrobiłem sobie coaching z prezentacji, praca z trenerką głosu. Pierwszy raz słyszę o talentach. 2015 certyfikacja galupowa, zakładam firmę, warsztaty galupowe, coaching biznesowy. I tak po kolei, każda z tych rzeczy, ciężko było powiedzieć, w momencie jak je robiłem, ciężko było stwierdzić, czy ona mi pomaga, czy mi nie pomaga, ale jak położyłem wszystkie na jednej szali, to okazało się, że ta droga gdzieś ma jakiś sens. Każda z tych rzeczy poszerzała mi możliwość, gdzie ja mogę te wybierać. I tu praca z talentami jest też tutaj gdzieś istotna w tym, na tej liście, nie? Ja sobie myślę jeszcze, że to, co powiedziałeś, że jakby samo zrobienie Galupa nie pokazuje intensywności talentu, to okno Johari na przykład, jeżeli pracujecie w zespołach, tak, i co jakiś czas sobie je zrobicie, a zespół ma jakąś część stałą, no to okno Johari się fajnie może zmieniać. Tak, mogą się przesuwać te rzeczy, nie? Między tymi kwadratami. Jak inni, co inni widzą, tak, jakie natężenie jest obecne, bo jedna rzecz to jest to, co jakby mamy w głowach my,
a druga rzecz to, co się objawia na zewnątrz. Więc jeżeli nie. natężenie na zewnątrz się, nie wiem, pracujesz nad jakimś talentem, on ciągle jest twoim, to, nie wiem, top 3 na przykład, tak? Czy top 3, pracujesz nad nim i on nie był widoczny, a stał się widoczny, to jest fajna delta. Nie? Jasne. Tu jeszcze mam jeden komentarz, bardzo fajny komentarz, Paulina, dzięki za niego. Ja też się śmieję, że na przykład kiedyś moja empatia była niedojrzała, teraz jest super mocą, czyli ja dostrzegam to, co wyniknęło dla mnie ze zmiany, z pracy nad empatią. Na przykład kiedyś w życiu bym nie powiedział komuś, że tak prosto w oczy, że nie wiem, że czuję tutaj, wyczuwam emocje, nie wiem, smutku, frustrację i tak dalej. A teraz jestem w stanie wejść na zarząd firmy i zanim zaczniemy pracować nad jakimś konkretnym celem, powiedzieć, słuchajcie, zanim zaczniemy pracować, to ja bym chciał powiedzieć, że widzę, czuję tutaj napięcie w powietrzu, nie? Czuję, że tu jest jakieś coś niespójnego, nienazwanego. Porozmawiajmy o tym. I to, że ja jestem w stanie to zrobić, to dla mnie jest dowód na to, że gdzieś przepracowałem pewne rzeczy i jestem w stanie wnosić takie rzeczy na przykład, nie? Jako umiejętność, jako rzecz, która jest dostępna. I druga rzecz, świadomość siebie. Od 2013 roku, jak mówiłem, piszę dziennik, więc ja mogę sobie spojrzeć, co pisałem 5 lat temu, co pisałem 3 lata temu, co pisałem rok temu, co piszę teraz. I w tym dzienniku widać, ile ja rzeczy mogę robić więcej, niż robiłem wtedy. I pewnie ciężko powiedzieć, że to jest praca nad talentem XYZ, bo to jest suma wszystkich rzeczy, które robię. Ale no to na tym polega rozwój, nie? Że rozwijamy się robiąc różne aktywności. To tak, taki komentarz na koniec. Mi to się jakoś skojarzyło, bo czytam teraz biografię Leonardo da Vinci i on działał w taki sposób, że on właśnie działał, a potem się zastanawiał dopiero, jakie są konsekwencje tego działania i jak to się wydarzyło, że to się działo. Jakoś mi się z tymi, że to jest taka indukcyjne podejście, a nie dedukcyjne, że najpierw rozkminiam, a potem działam. I tutaj mi się wydaje, że właśnie to jest coś takiego, że się działa po prostu, jak ma się świadomość tych talentów, to potem można podsumować te działanie właśnie przez ten filtr talentów, że jak one wpłynęły na to, co osiągnąłem, gdzie jestem w tym miejscu, w którym jestem. Jasne, jasne. Tu jeszcze chciałem odpowiedzieć na pytanie Magdy, bo to jest ciekawe pytanie, które zadała na czacie. Jak pracować nad empatią? I mam wrażenie, że to jeden z trudniejszych do przepracowania zdjęcia z niedojrzałego na dojrzałe. Każdy z talentów może być trudny i łatwy do przepracowania. Ja osobiście pracowałem nad empatią w kilku krokach. Najpierw była... Jestem programistą z wykształcenia, więc ja szukam źródeł wiedzy, sprawdzam po tak dalej, więc tak bardzo metodycznie. Trafiłem na książkę, która się nazywa Jak powstają emocje, How Emotions Are Made. Genialna książka, która opisuje, jak fizjologicznie tworzą się emocje. Ja tam zrozumiałem, że emocje to nie jest coś, co mną ma rządzić, tylko to jest informacja dla organizmu, dla umysłu, informacja z organizmu dla głowy. Zacząłem traktować emocje jak deskę rozdzielczą w samochodzie. Jak tam się świeci światełko, że na czerwono, to ja się nie obrażam na to światełko, bo to jest informacja, że coś jest z silnikiem albo z samochodem, że powinienem coś zrobić. I dla mnie po tej książce zacząłem myśleć, okej, emocje jest dla mnie sygnałem. Chciałem te emocje nazywać, więc zainwestowałem sporo czasu w medytację, w uważność, żeby móc te rzeczy dostrzegać. Szukałem sobie takich różnych frameworków, na przykład STOP, S-T-O-P-P. To jest taki framework, że zatrzymaj się, take a breath, observe, pull back and proceed. Czyli mamy takie 5 kroków konkretnych, jak działam w momentach emocji. To była jakaś tam praca, okazała się, że bardzo przydatna, ale tak naprawdę finalnie pracowałem na terapii. U mnie w przypadku to było CBT, Cognitive Behavioral Therapy, która jest bardzo też logiczna. No i w ten sposób przepracowałem sobie pewne rzeczy związane z empatią. Akurat w moim przypadku tak to wyglądało. No, długi proces, ale chyba jedna z ważniejszych dla mnie prac życiowych, jeżeli chodzi o rozwój taki skokowy. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Wszyscy zostają w zadumie chyba i rozkminiają, tak. Jakie mają talenty teraz. Ja w sumie mam pytanie. Paulina ma, okej. Znaczy może nie pytanie, ale tylko taki temat tutaj do poruszenia w tej grupie. Jakie masz, albo jakie macie wy wszyscy tutaj doświadczenia z takiego budowania zespołów w połączeniu talentów i kompetencji, czyli takiej macierzy talentów i kompetencji. Budowanie zespołu, tutaj mam na myśli zarówno zespołu już takiego wewnątrz organizacji, jak też budowanie nowego zespołu, na przykład rekrutacji. I od czego zacząć? Czy od talentów, czy od kompetencji, czy to jest równoważne? Ty, może skomentujesz, pod, co tutaj mówisz w kontekście Galupa, to jest mówione.
Gallup mówi, że to nie jest narzędzie rekrutacyjne. Głównie dlatego, że jeżeli poprosimy kogoś o zrobienie badania w kontekście rekrutacyjnym, to jest ryzyko, że ta osoba będzie w innym stanie emocjonalnym robić to badanie. Nie? Robimy w kontekście, o, będę oceniany przez pryzmat wyniku. Więc dlatego to jest głównie nie jest narzędzie rekrutacyjne. Natomiast można wykorzystać to narzędzie, znając talenty osób w zespole, widząc, że na przykład ta osoba pracuje w taki sposób, jakbym chciał, żeby pracował nowy pracownik, to zadać tej osobie, którą już mamy w zespole, kilka pytań i później te same pytania zadać kandydatowi i zobaczyć, jak ta osoba odpowiada. Jest może z innych talentów, może z innych sposobów działania. Jeżeli będzie miał podobne odpowiedzi, no to jest ktoś, kto będzie działał podobnie jak ta osoba. I to w tym kontekście. Mam sporo doświadczenia w budowaniu zespołów w oparciu o talenty wewnątrz firmowe, czyli mamy już zespoły w firmie, mamy tę mapkę talentową i dobieramy zespoły. Jeżeli jest możliwość zrobienia, że mamy te talenty komplementarne, to byłoby super, ale przede wszystkim korzystamy z wiedzy o talentów na samym początku budowania zespołu, żeby opowiedzieć o sobie nawzajem, jakie wartości wnoszę dzięki talentom, jakie mam potrzeby. Czyli ktoś mówi na przykład, ja mam analityka, mogę wam wszystko przeanalizować, ale dajcie mi czasami, nie wrzucajcie mi ASAP-ów. Ja z ASAP-ami sobie źle radzę, ale jeżeli dacie mi chwilę czasu, to dostaniecie przefiltrowane, ułożone dane, informacje. I ludzie sobie opowiadają o takich rzeczach i to sprawia, że ten zespół jest bardziej efektywny od początku. I takie mam doświadczenia w tym kontekście. I zakładam przy tym, że te kompetencje są na takim poziomie, które są wymagane, nie? Więc nie łączyłem wtedy w tym wypadku kompetencji, bo już miałem ludzi z kompetencjami, które były wystarczająco dobre, żeby pracować zespołem. To tak z moich doświadczeń. Kompetencje są jakby nakładką na talenty, nie? Bo to jest coś, czego się uczysz, a talent jest czymś, co masz. No. Tak. I te kompetencje możesz zdobywać w różny sposób, nie? Przepraszam, Grzegorz. Mhm. Gustaw, przepraszam. Tak, nie, spoko. Skończyłeś, tak? Mhm. Jak pytałaś, to chciałem się ustosunkować do tego pytania, od czego zacząć, to mi się nasunęło jako pierwsze od relacji. To jest taka rzecz, że talenty i wszystkie jakieś umiejętności, kompetencje i w ogóle mają sens w ogóle rozkminianie ich, czy jak działać w momencie, kiedy wiemy, czy chcemy w ogóle ze sobą działać, czy pasujemy po prostu. Coś mi przerywa? Jestem? Słyszę. Dobra. Żeby najpierw po prostu uświadomić sobie, czy chcemy razem ze sobą działać i czy nadajemy na tych samych falach i w jakiś sposób po prostu się ze sobą dogadujemy, a wtedy po prostu talenty trzeba określić i na podstawie tego działać. Ja tak przynajmniej ze swoich doświadczeń mogę się podzielić. Ja mam też, kiedyś na przykład ostatnio pracowałem w projekcie, robiłem taki projekt swój ze znajomą, w którym mamy na 10 talentów mamy 7 takich samych. 7 na 10 mamy takich samych talentów, czyli dosyć duże podobieństwo. I to wykorzystaliśmy bardzo do współpracy. Chcieliśmy pracować ze sobą, ale i tak rozmawialiśmy na początku, co zyskujemy, mając same talenty, jakie są z tego ryzyka. Czyli na przykład ja mam intelekt, Ania ma intelekt, co dzięki temu mamy, ale jakie jest ryzyko? Ryzyko jest takie, że my będziemy czasami wchodzić w dyskusje filozoficzne, które będą dla nas przyjemne i nie będziemy ruszać do przodu. Więc jak możemy się przed tymi ryzykami zabezpieczyć, ale też jak możemy to wykorzystać, żeby lepiej określić wartości, co chcemy dać czytelnikom i tak dalej. Ale rozmawialiśmy też o talentach, którymi się różnimy. Ania ma odkrywczość, której ja nie mam. I Ania czasami potrafi po prostu z magicznego dla mnie miejsca zacząć rzucać pomysłami, po prostu wypluwać z siebie pomysły. I w pewnej okoliczności to jest bardzo służące, ale w pewnej okoliczności, kiedy już pracujemy z czymś zaawansowanym w procesie i ktoś mówi, nie, zmieniamy wszystko, dla mnie to jest mega frustrujące. Więc z góry określiliśmy, jak te pomysły będziemy gromadzić i w których momentach projektu będziemy je weryfikować, czy warto je wprowadzać, czy nie. Czyli określiliśmy, jak z tego talentu odkrywczość będziemy korzystać w namacalny sposób, żeby nam pomagał, a nie przeszkadzał. Ja mam ten talent organizator, mam tendencję do zmieniania sposobu działania, jak mi się zobaczy, że coś bardziej konkretnego, więc rozmawialiśmy z Anią. Ania, kiedy ja będę mówił o jakichś zmianach, to zadaj mi takie pytania, czy one służą temu, żeby było lepiej, czy dlatego, że mi się nudzi i chcę nowego sposobu działania. I też mieliśmy to za przegadane na początku. Więc zakładając, to mówisz na początku, że zakładając, że my chcemy ze sobą pracować i to jest nasz wybór, i tak przegadujemy, jak te nasze talenty sprawiają, że nam jest łatwiej pracować, jakie są zagrożenia, jakie są szanse z innych talentów i jak warto je określić. I to jest ten też dialog w kontekście twojego pytania, Paulina, nie? Że na początku ten dialog, jeżeli się nauczymy go robić, to bardzo pomaga od razu startować z wyższego poziomu współpracy, a nie od zera. Gustaw się zadumał z tego, co widzę, więc... tak. Dużo przemyśleń takich. No to jest metoda, która wymaga dużo takiej introspekcji, zastanawiania się nad sobą, świadomości, no to co też Rafał wcześniej mówił, nie? Że tu jest dużo, dużo takiego myślenia, ale no, wartościowego według mnie.
dobrze. No jest piękną bazą do tego, żeby w ramach o czym mówimy w turkusie, budować kawałek pełni, tak właśnie, żeby znaleźć, poznać siebie i wnosić to w codzienności, to co ty powiedziałeś, tak? Czy cokolwiek, co chcę robić, to przybliża mnie do tego, co chcę osiągnąć, w jakim kierunku chcę iść. I to samo w organizacji można. Jeżeli zbudujemy organizację opartą o talenty i role będą kompatybilne z tymi talentami, to mniejszym wysiłkiem będą ludzie osiągali wyniki po prostu też, tak? Z większą radością. Tak. Tak, to właśnie z talentów w sumie teraz, jak to powiedziałeś, to mi się też właśnie też skojarzyło wcześniej, jak Dominik opowiadał, że to wszystko jakoś dla mnie jest o takim działaniu na luzie właśnie, z relaksem, z, wiecie, bez spinki, osiąganie bez spinki, o tak bym to nazwał, że opierając się na swoich mocnych stronach po prostu się łatwo działa, lżej, nie? Jakoś tak rzeczy się same dzieją nieraz, mam wrażenie, jak się poszukuję. I też mam jeszcze jedno takie skojarzenie z podstawowymi potrzebami, takie, nie pamiętam, kto to sprowadził do trzech takich kluczowych potrzeb, wokół których się wszystko kręci w naszym życiu, i że to jest bezpieczeństwo, więzi i satysfakcja. I też właśnie zauważam, że jak buduję zespoły, to szukam trójek jakby, że te trzy ma coś w sobie. I w obecnym zespole właśnie też próbuję określić, kto w jakim obszarze jest bardziej. I na przykład właśnie Kuba, który z nami tutaj jest, on jest zdecydowanie właśnie taki mocno stąpający po ziemi, bezpieczeństwo i ogólnie taka rytm taki tej naszej pracy. A ja z kolei lubię odpływać, lubię fantazjować, właśnie długie intelektualne rozmowy. Mam intellection chyba jako drugi w top 5, więc rzeczywiście ja lubię odpływać, a Kuba fajnie sprowadza mnie na ziemię i mówi, a dobra, ale co teraz trzeba zrobić? I to się tak fajnie uzupełnia nawzajem, mimo że na początku naszej współpracy było ciężko z tym, bo ja myślałem, że właśnie najważniejsze jest fantazjowanie i, wiecie, miecie wizję, bo też wizjonera mam w swoim top 5, a z kolei się okazuje, że to jest takie fajnie ze sobą działa w takiej synergii, że się uzupełniamy. I jest miejsce, i najważniejsze, żeby było miejsce na jedno i drugie, bo to jest chyba właśnie jakoś dla mnie, to miałem na myśli, mówiąc o tej relacji na początku, że jak się potrafimy ze sobą komunikować i wymieniać tymi poglądami, jak widzimy rzeczywistość, to można naprawdę robić, fajnie się uzupełniać nawzajem. Panie, słuchajcie, mamy jeszcze 10 minut przewidzianego czasu. Oczywiście możemy jeszcze zostać chwilę dłużej, jeżeli ktoś chce pogadać, jeżeli Dominik może. Natomiast ja zaprosiłabym do takiej refleksji pod koniec, z czym wychodzicie, co wam gdzieś zarezonowało. I tak, mam zaproszenie do osób, które się nie odzywały, bo mamy grono, które stale się udziela i mamy może bardziej analityczne, które przemyśliwuje. Grona analitycznego, a jak nie, to też zapraszam pozostałych, żeby też nie dyskryminować tych, którzy się udzielają. Ja zacznę szybko z grona analitycznego. Dominik, myślę, spełnił wszelkie pokładane w nim moje nadzieje, jeśli chodzi o to spotkanie i wzmocnienie tego jednego z filarów turkusu, czyli pełni. W ogóle zacząłeś od świetnej rzeczy, pokazania tego swojego why i to, że twoja obecność tutaj się z nim zgrywa. To jest cholernie turkusowa rzecz, bardziej niż nawet moja zasłona z tyłu. I super. Bardzo, bardzo jestem zadowolony, że to się udało, że mogliśmy cię tu posłuchać. Na pewno wszyscy wychodzą wzmocnieni, ze wzmocnioną świadomością tego, że można z siebie wyciągnąć to, co najlepsze. O to w tym wszystkim chodzi. Tomek pokazał się, to na pewno chce coś powiedzieć. Cześć. Wiecie co, ja dołączyłem z grubsza z ciekawości, a trochę też z takiego zainteresowania, że próbuję też zmienić branżę właśnie bardziej w stronę IT, bo ja jestem z konwencjonalnego inżynieringu, ze starych, dobrych, waterfallowych metod, że się tak wyrażę. I tematy turkusowe już przez wiele lat jakby pałkowałem w różnych szkoleniach, próbowałem w to wejść, zrozumieć, o co chodzi i tak dalej. No nie ukrywam, że mój mindset ciągle gdzieś jest tam zakotwiczony trochę do tyłu i
taka szczera i otwarta, bezpośrednia wiara w to, że wszyscy chcą zrobić wszystko, żeby być super i najlepsi i dla wszystkich, często mnie zawodzi w mojej pracy, ale oczywiście to jest fajne podejście. No i szukam właśnie takich inspiracji, jak do tego gdzieś tam dążyć i jak tego szukać wśród ludzi i wśród zespołu, a szczególnie, że chciałbym właśnie zmienić może trochę branżę na bliżej IT i tak dalej. I no i fajnie było was posłuchać, skonfrontować z tym, co do tej pory się gdzieś tam nauczyłem lub też przyswoiłem jako informację. I jestem też fanem Galupa generalnie. Tylko jeszcze nie dotarłem do tej granicy, w której jakby zrobiłem ten krok, żeby rozwinąć moje talenty, znaczy popracować nad moimi talentami w tym kierunku właśnie, żeby stać się mocnym w tym, w czym jestem mocny, tak naprawdę i zobaczyć, jaki to efekt wyzwoli ostatecznie. Dobrych obserwacji, takim podkurzycze i kroczek za kroczkiem. Tak. Wiecie, no dla mnie świat IT jest dla mnie trochę taką, ciągle tak trochę myślę, taką abstrakcyjnością. Bo ja pracując w konwencjonalnym staroświeckim inżynieringu, gdzie projekt, który się wygrywa, trwa 3 lata, zanim wejdzie do produkcji i wymaga fizycznej budowy części, dotknięcia ich, przetestowania na fizycznej maszynie, test trwa 6 miesięcy, a nie tydzień, prawda, w lupach i tak dalej, optymalizujemy się. Jak przerwiesz test, to jesteś pozamiatany i masz kolejne 6 miesięcy przed sobą generalnie. Dlatego mówię, próbuję się uczyć tego, tej wizji w ten sposób i próbuję znaleźć te środki wyrazu, które można by dopasować do mojego, jakby mojej codzienności, ponieważ na tą chwilę wydaje mi się, że jakby wszystkich nie da się przełożyć do mojego konwencjonalnego świata starego podejścia, bo też jakby charakterystyka tego środowiska, tego jest zupełnie inna i też wymusza niektóre rzeczy. No nic, to tyle z mojej strony. Dzięki. Ela chyba jeszcze coś chciała. Tak, to może ja się, że tak powiem, dołączę. Dominiku, przede wszystkim bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja już wcześniej miałam okazję Cię słuchać w podcastach z pasją i właśnie dlatego też się bardzo zainteresowałam tym dzisiejszym spotkaniem. Ja na co dzień pasjonuję się i zajmuję przywództwem angażującym, ludzką stroną biznesu i muszę Ci powiedzieć, do tej pory byłam pod wielkim wrażeniem tego, jak poznanie osobowości ludzi pomaga naprawdę w zarządzaniu zespołami, wspieraniu ludzi w rozwoju. To jest w ogóle coś niesamowitego, ale po dzisiejszym spotkaniu bardzo Ci dziękuję, bo widzę po prostu, jak duże możliwości są w poznawaniu talentów ludzi, jeżeli oczywiście jest to mądrze wykorzystywane przez osoby zarządzające. I powiem Ci, że zaraziłeś mnie skutecznie. Sama jeszcze nie robiłam tego badania, ale już wiem na pewno, że będę robiła i zgłoszę się do Ciebie. Natomiast z pewnością tutaj będę jak gdyby liderów namawiała do tego, żeby jednak poznawali talenty swoich ludzi, bo to budowanie na tych mocnych stronach ludzi, ja sama wiem po prostu po sobie. Teraz zajmuję się tym, co mnie pasjonuje, co uwielbiam, czym po prostu żyję, nawet jak jest bardzo trudno i co daje niesamowitą energię. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję. Odezwę się do Ciebie na pewno na LinkedInie i myślę, że poproszę Cię o wsparcie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Paulino również. Super. Naprawdę. Dzięki za miłe słowa. Mateuszowi też. Też Mateusz, dziękuję. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Ja też się podpisuję pod podziękowaniami. Tak, w ogóle mnóstwo rzeczy wynoszę dzisiaj z tego spotkania. Mam mnóstwo notatek, na razie są na tyle chaotyczne, że nie zamierzam nawet mówić, co stąd biorę, ale sobie na spokojnie to przeanalizuję, więc wielkie dzięki za tę inspirację, za zorganizowanie tego spotkania. Tak,
i w ogóle za wspólną pracę i spotkanie. Super. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Zabawne spotkanie. Drugi raz chyba jest z nami z Kalifornia też, także nawet tam docieramy. I to po polsku. No super, słuchajcie, to bardzo, bardzo dziękujemy. Polecamy talenty. Może kiedyś sobie zrobimy taki warsztat, żeby zobaczyć, z jakimi talentami, żeby zbadać wszystkie talenty Gallupa i zobaczyć, z jakimi talentami jest populacja w ogóle turkusowych śniadań. To może być ciekawe dosyć. I do zobaczenia. Następne nasze warszawskie za miesiąc z Rafałem. Natomiast za chwilkę też nasze. 25 jest Kalisz, potem 3 marca Łódź, potem 12 marca Wrocław, także zapraszamy na wszystkie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, do zobaczenia. Dzięki. Hej, hej. Dzięki. Cześć.